w imieniu organizatora Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Miklot. Tematem dzisiejszej prelekcji będzie etnonacjonalizm w życiu codziennym. Naszym prelegentem jest Lech Obudrzycki, człowiek, który mogę chyba śmiało powiedzieć, że jest pionierem tego tematu w kraju w ujęciu ewolucyjnym, naukowym. Jak do tej pory nikt tego tematu w tym kraju nie podjął. A dlaczego go podejmujemy? Mianowicie dlatego, że jak do tej pory nacjonalizm postrzegany jest zazwyczaj jako konstrukt ideowy, myślowy. Nasi prekursorzy ideowi, czyli przedwojenni zadrużanie, o tych kwestiach pisali tak. Biologia zadrużna, jako kierunek aktywności zmierzający do tego celu, byłaby więc systemem środków wyhodowania zdrowego, najwyższej jakości słowskiego człowieka. O tym, czym będzie ten system środków, tylko w bardzo słabej mierze orientuje nas to, co dziś nazywamy eugeniką lub polityką rasową, opartą o naukę antropologii. Eugenika i antropologia w takim stanie, w jakim są dziś, są dopiero brzaskiem nieograniczonej możliwości jutra. Na tamten moment, to był 41 rok, kiedy Jan Stachus pisał te słowa, stan wiedzy odnośnie genetyki, psychologii behawioralnej, ewolucji ogółem, no był prawie, że tak powiem, żaden. Na dzień dzisiejszy te nauki posunęły się dość mocno do przodu. Jeżeli chodzi o głównie o Zachód, bo w Polsce, tak jak wspomniałem, do tej pory nikt tego tematu nie podejmował. No i mamy tą przyjemność i ten zaszczyt gościć tutaj naszego prelegenta, który jako jedyny w tym kraju interdyscyplinarnie się porusza bardzo sprawnie w tym temacie. I dziś możemy się dowiedzieć, dzięki jego pracom, które de facto dzisiaj są tutaj do zakupienia, jakby ktoś chciał, po wszystkim tam znajdą się na stoliku, opisuje w ujęciu ewolucyjnym, jak duże znaczenie ma biologia ludzka w kwestii tożsamości narodowej, jak ważna jest rasa, grupa etniczna. Okazuje się, że narodowość, tak jak niektórzy pokroju Roberta Bąkiewicza chcieliby, nie jest jedynie konstruktem kulturowym, czyli że weźmiemy sobie kogoś z innego kręgu kulturowego, tak, czy etnicznego i zrobimy z niego Polaka, kiedy tylko on przejmie naszą kulturę. Bo okazuje się, że geny mają ogromny wpływ na zjawiska, na zachowania nie tylko indywidualne, ale społeczne, kolektywne i poprzez to biologia niejako z kulturą, a nawet z religią się zazębia. Jedno wynika z drugiego, jedno z drugim jest nierozerwalnie złączone. Co dzisiaj próbuje podważać w każdym aspekcie w zasadzie lewica i liberałowie. I również ma to swoje korzenie paradoksalnie w biologii. Ponieważ o czym większość z nas zapewne nie wie, różne zachowania, czy to pozytywne w kontekście narodowym, w kontekście tożsamościowym, wynikają bardzo często w dużej mierze właśnie z naszej biologii. Są ekspresją pozytywnych adaptacji genetycznych, o tyle zachowania negatywne, czyli liberalny egoizm, tudzież marksistowskie podważanie praw przyrody, które manifestują się w nauce właśnie, są również wynikiem ekspresji negatywnych mutacji genetycznych. O czym właśnie bardzo szeroko pisze nasz gość, ale może ja już nie będę więcej przedłużał, oddam mu głos. Wykład będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części usłyszymy o teorii, w drugiej o jak to wszystko przekłada się na nasze życie codzienne. Tam znajduje się jeszcze stolik z publikacjami. Oprócz tych, które pokazałem naszego autora, mamy też Religijne korzenie Europy doktora Kamila Kaczmarka oraz wiele innych publikacji wydanych przez miesięcznik Narodowy Radykalny Szturm. Wspólnie tutaj też niektóre z kolektywem białostockich autonomicznych nacjonalistów. Także zapraszam serdecznie i słowem jeszcze wstępu, nie wiem czy jest ktoś nowy, możemy zapisać sobie tutaj nam adres mailowy, tak żeby dostawać wiadomości o naszych kolejnych wydarzeniach, żeby te treści nie ginęły gdzieś tam w mediach społecznościowych. Ode mnie to tyle i oddaję głos prelegentowi. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Więc no tu chłopaki mnie poprosili, żeby właśnie taki temat, żeby ten temat jakby rozszerzyć, o którym pisałem w ostatnim wydawnictwie Szturmu. No i tak się zastanawiałem właśnie, od czego tutaj zacząć, no nie? Bo tego. No i w sumie akurat tak się miło złożyło, że jakby życie samo podsunęło rozpoczęcie, bo tutaj znany na tej umownie określane jako prawicowa stronie, pan profesor Wielomski,
sam nam to rozpoczęcie podsunął, prawda? Swoim artykułem w nomen omen liberalnym pisemku, tym korwiniarskim najwyższym czasie, gdzie tam na temat dosłownie etnicznego nacjonalizmu taki tekst napisał. Oczywiście no, nie odwołał się do publikacji szturmowych na ten temat, które dotyczą jakby najnowszych badań tego właśnie zakorzenienia, zakotwiczenia naszego stanowiska w najnowszych badaniach naukowych, w najnowszych ustaleniach naukowych i tak dalej, tylko powoływał się na jakiś folkizm niemiecki z lat 30. Na jakieś koncepcje krwi ziemi, jakiegoś ducha w tym, jakiegoś panteizmu, takie historie. Czyli stworzył sobie sam wroga do polemiki, czy przeciwnika do polemiki, który potem po prostu sam sobie stworzył, jak to się na Zachodzie mówi, słomianą kukłę, którą efektownie podpalił i zniszczył i stwierdził, że w ogóle nacjonalizm, etniczny nacjonalizm to w ogóle nie ma żadnych podstaw w rzeczywistości, bo człowiek, który powiedzmy pochodzi z innego podgatunku, taki jak subsaharyjczyk z Afryki podrównikowej, czy z Azji, on tam chyba Azjatę wymieniał, już nie pamiętam, czy północno-wschodniego Azjata, czy jakiegoś innego, że on jak będzie wychowywany po prostu w polskiej kulturze, czyli jakby domyślnie w jakichś tam wartościach chrześcijańskich, czy w religii katolickiej przez rodziców Polaków, no to on się stanie Polakiem, nie? No jak to w nauce wygląda? Jak to wygląda? No bo czym jest nauka generalnie, nie? Jaki jest główny cel nauki? Skąd się wzięła nauka? No, głównym celem nauki, głównym jakby wyznacznikiem naukowości jest, przynajmniej moim zdaniem, jest, no bo wiadomo, jacyś tam genderowcy, specjaliści od gender studies, oni będą mieli inne zdanie na ten temat. Natomiast moim zdaniem klasyczna funkcja, podstawowa funkcja nauki to jest możliwość predykcji, prawda? Czyli znajdywanie coraz większych predyktorów, czyli coraz większej liczby czynników, które pozwalają nam przewidywać, opisywać rzeczywistość i na podstawie tego opisu tworzyć pewne prognozy, sprawdzalne prognozy, weryfikowalne i sprawdzalne prognozy dotyczące przyszłości, nie? I tak, i pod tym kątem ja spoglądałem zawsze na etniczny nacjonalizm i wiadomo, nie? Przez całe swoje życie z różnymi innymi jakby światopoglądami, z różnymi innymi postawami życiowymi się spotykałem, no ale żadna inna nie dawała takiej właśnie mocy predykcyjnej, czyli na podstawie żadnego z innych światopoglądów nie można przewidzieć, moim zdaniem, tyle. Nie daje takiej po prostu dokładności opisu rzeczywistości, która daje możliwość przewidzenia pewnych kluczowych dla naszego stylu życia, dla naszego przetrwania, rozmnożenia, dla kluczowych po prostu aspektów naszej rzeczywistości, kluczowych zagrożeń, które się przed każdym z nas indywidualnie, no i przed naszą rodziną rozszerzoną, którą jest nasz naród, nasza wspólnota etniczna, które się pojawiają. I teraz, co tak naprawdę opisuje rzeczywistość? Co jest takim czynnikiem, czy najbardziej, najbardziej precyzyjnym, najbardziej podstawowym formą opisu rzeczywistości, jaka gałąź nauki, nie? Więc
na pewno tą rzeczywistość niematerialną, no to fizyka opisuje. Niektórzy twierdzą, że matematyka, ale tak to do końca nie jest. Chociaż ja tu będę się odwoływał do matematyki, to jednak należy wprost powiedzieć, że matematyka opisuje rzeczywistość, ale matematyka sama jakby nie tworzy rzeczywistości. Ona nie wyjaśnia rzeczywistości, ona ją tylko opisuje. Chodzi o co chodzi, nie? Powiedzmy, za pomocą matematyki możemy obliczyć, prawda, że tam podgrzewając wodę, ona będzie rosła tam przy jakimś stopniu płomienia, prawda, będzie rosła woda systematycznie do jakiejś temperatury, no ale nigdy nie zgadniemy, że przy 90 stopniach ta woda zacznie wrzeć, zacznie parować, zacznie zmieniać stan skupienia, prawda? Czyli tak naprawdę to predykcją i tym opisem rzeczywistości, czy jakby badaniem tej rzeczywistości zajmuje się fizyka, prawda? Tej rzeczywistości materialnej. Natomiast matematyka służy tylko opisowi, nie? I w naszej kulturze wiadomo, od czego matematyka się zaczęła, prawda? Matematyka zaczęła się od geometrii, nie? W starożytnej Grecji geometria, czyli opis przestrzeni, prawda? Oni sobie mierzyli przestrzeń, odległości i tak dalej i dopiero na podstawie tego porównywali to z rzeczywistością, te swoje pomiary, patrzyli, które obliczenia pokrywają się z rzeczywistością, jakie z tego prawa wynika, dopiero z tego jakby rozwinęła się, ale matematyka, mówię, to jest tylko na pewne narzędzie, nie? Jak się przekonamy zaraz w pierwszym aspekcie. Tutaj jest mało czasu, ja może już nie będę tutaj rozwijał tych takich wstępnych rzeczy, tylko od razu przejdziemy do pierwszej sprawy, która tutaj odnosi się etnicznego nacjonalizmu. Jest taka gałąź matematyki, która się nazywa matematyczna teoria gier. I tam podstawową taką najbardziej znaną jakby elementem tej matematycznej teorii gier jest tak zwany dylemat więźnia, nie? Dylemat więźnia to się nazywa prisoner's dilemma w anglosaskiej nauce. Natomiast u nas to ja przyjąłem dylemat osadzonego. Dlatego, że jakby fabuła tej gry, no czym się w ogóle zaczyna matematyka, czym się zajmuje matematyczna teoria gier? Matematyczna teoria gier zajmuje się tak naprawdę życiem, tylko życie jest przedstawione jako gra, czyli po prostu, że wchodzimy w interakcję z innymi aktorami, z innymi uczestnikami życia i zyskujemy coś, tracimy, jest przepływ punktów, tak jak w grze, nie? Tylko, że to się w realnym życiu, ale to wszystko można właśnie opisać za pomocą matematyki. Taki najprostszy opis to jest właśnie ten dylemat osadzonych. Dlaczego to jest dylemat osadzonych? No bo tu chodzi o to, że fabuła tej gry polega na tym, że jest dwóch osadzonych, czyli osadzony A i osadzony B. I oni zostają po prostu osadzeni, czyli tak zwane te sanki, czyli sankcje jakby dostają, nie? Trafiają do aresztu śledczego, dlatego nie są więźniami, tylko są osadzonymi według jakichś tam polskich standardów prawnych. No i zaczyna się po prostu ta procedura prowadząca do ich skazania teoretycznego. I oni się wcześniej umawiają, że popełnili to przestępstwo, ale umawiają się, że nie będą zeznawać, prawda? No ale wiadomo, zostają rozdzieleni, zostają w tym po prostu areszcie rozdzieleni, jak to w areszcie, nie mają ze sobą kontaktu i tak naprawdę żaden z nich nie wie, jak się drugi zachowa, nie? No i powstaje taka macierz, nie? Każdy ma z nich dwie możliwości, czyli razem powstają cztery możliwości, nie? No bo mają rozmowę z prokuratorem, prokurator im mówi, nie? Jeżeli obciążysz swojego kolegę, to dostaniesz po prostu rok, no nie? I tego. To wychodzisz na wolność, twój kolega dostaje 10 lat. Ale jeżeli go nie obciążysz i on ciebie nie obciąży, no to dostaniecie po roku, nie? No ale jak on ciebie obciąży, a ty jego nie obciążysz, to ty dostaniesz 10 lat, on wyjdzie na wolność, nie? Natomiast jeżeli obydwoje się obciążycie, to dostaniecie po 5 lat, nie? Czyli są cztery takie możliwości. Nie zdążyłem tego pisać. W każdym bądź razie to jest tak zwany klasyczny dylemat więźnia, nie? I z tych po prostu tutaj wyliczeń wynika, że no każdemu z tych osadzonych wiadomo, co się opłaca, nie? Opłaca się po prostu obciążyć
wspólnika, no bo jak go obciąży, a tamten będzie lojalny, no to wyjdzie na wolność, a w najgorszym razie, jeżeli się obydwaj obciążą, prawda, no to i tak dostanie mniej, niż jakby po prostu nie obciążał i tego, a ten drugi by go obciążył, prawda. I to jest jakby matematyka. I teraz wracam do tego, co mówiłem, nie? Że matematyka tak naprawdę nie opisuje rzeczywistości, tym bardziej tej rzeczywistości biologicznej, bo ona podlega innym prawom, nie? Rzeczywistość biologiczna ma kilka aspektów, nie? I tak jak fizyka opisuje najprecyzyjniej i najprecyzyjniej pozwala na predykcję świata materialnego, to świata biologicznego, świata organicznego, nauki ewolucyjne. Biologia i wszystkie pochodne biologii, nie? To jest. I teraz, co nam biologia pokazuje, nie? Biologia jest oparta na ewolucji, prawda? Czyli, że jesteśmy organizmami żywymi, które mają na celu replikować swoje DNA, przetrwać aż do rozmnożenia, prawda? Przetwarzać, żyć aż do rozmnożenia, przekazywania informacji o sobie swoim kopiom. Na podstawie teorii ewolucji, na podstawie biologii zostały stworzone kolejne dyscypliny nauki, między innymi psychologia ewolucyjna, która zajmuje się badaniem ludzkiego zachowania pod kątem właśnie tych po prostu celów, które stawia przed nami ewolucja, która stawia przed nami biologia, czyli przetrwania i rozmnożenia. Nie? No i zaczęto badać ludzi, zaczęto robić te gry, te symulacje wprowadzać do normalnych ludzi, no nie? I okazało się, no, że ludzie tak nie postępują, nie? Że ludzie po prostu tylko w 30% robią to, co teoretycznie z matematyki, z takiego liberalnego myślenia by wynikało, co by im się najbardziej opłacało, prawda? Czyli, że tylko w 30% są skłonni zdradzać osoby, nawet jeżeli jej nie znają, nawet jeżeli dla nich ta osoba jest całkiem obca, tylko się z nią spotkali przed samym programem gdzieś tam na uniwersytecie, gdzie było badanie przeprowadzane. Co ciekawe, nasz mózg ma to, co opisywałem w publikacjach w Szturmie, nasz mózg ma, jesteśmy gatunkiem społecznym, prawda? Jesteśmy stworzeni do funkcjonowania w społeczeństwie. Mamy cały osprzęt mózgu, który tylko służy temu, żebyśmy funkcjonowali jako istota społeczna pomiędzy innymi ludźmi, żebyśmy z nimi wchodzili w interakcje, żebyśmy stworzyli z nimi wspólnoty, żebyśmy w różnych kontekstach społecznych funkcjonowali. I ten osprzęt, on się składa z konkretnych modułów mózgu, które odpowiadają za konkretne nasze zachowania, jak też z różnych substancji chemicznych wydzielanych przez nasz mózg, które to substancje kierują nas do poszczególnych zachowań. Jedną z takich substancji bardzo charakterystycznych to jest oksytocyna. To jest taka substancja, którą produkują kobiety podczas laktacji, kiedy urodzą dziecko. Ta substancja powoduje, że dziecko jest bardziej przywiązane z matką, matka jest przywiązana z dzieckiem. Ta substancja, ona w formie feromonów się unosi wokół. Ona ma też na partnera tej kobiety, z którym ona ma dziecko, ona ma po prostu na niego też wpływać. Ona wpływa na niego, że on po prostu traci popęd seksualny, nie szuka innych partnerek, tylko bardziej zajmuje się tą partnerką, zabezpieczeniem tej partnerki, z którą ma dziecko, tej kobiety, która jego dziecko właśnie karmi i pielęgnuje. I co ciekawe, ta substancja jest też odpowiedzialna za wzrost etnocentryzmu, nie? Za wzrost postaw patriotycznych, za wzrost zarówno pozytywnego, jak i negatywnego etnocentryzmu. Bo naukowo to, co jest podstawą etnicznego nacjonalizmu, czyli pojęcie etnocentryzmu, że my jesteśmy etnocentryczni jako nacjonaliści, etnocentryzm ma dwa wymiary.
Jest negatywny etnocentryzm i pozytywny etnocentryzm. Podobnie jak w eugenice, nie? Że jest pozytywna, negatywna. Tylko tutaj pozytywny i negatywny etnocentryzm różni się tym, że pozytywny etnocentryzm to jest gotowość do poświęcenia się za swoją wspólnotę etniczną, czyli za tych ludzi, to jeszcze będziemy o tym mówić, którzy mają dodatnie stężenie naszych własnych genów. Natomiast negatywny etnocentryzm to jest wrogość wobec obcych, nie? Czyli to, co jest przez liberałów, przez tych, jako ksenofobia, czy tam te wszystkie takie, te wszystkie te ich po prostu propagandowe różne. To jest negatywny etnocentryzm. I etnocentryzm badamy po prostu przez te dwa wymiary, nie? No ale wracając do tego modelu, nie? I teraz, co naukowcy ustalili? Że ten model tak naprawdę on jakby nie odzwierciedla rzeczywistego życia, prawda? Bo w rzeczywistym życiu nie ma czegoś takiego, że jest jakaś pojedyncza sytuacja. Możemy z kimś obcym, prawda? Jeżeli ktoś do Polski przyjedzie z zagranicy, z nim tu będziemy chcieli jakiś, przekładając na realne życie dylemat więźnia, będziemy z nim chcieli w jakąś interakcję wejść, czyli po prostu coś przehandlować i tak dalej, to jemu się może opłacać nas oszukać, okraść, czyli zdradzić, używając tej terminologii z matematycznej teorii gier, bo po prostu on się z nami więcej nie spotka i tak dalej, my nie będziemy mogli tego. Natomiast w realnym życiu tak to nie wygląda, prawda? Bo my funkcjonujemy w jakichś kontekstach społecznych. Przeważnie średnio 200 osób w naszym życiu, z którymi występuje, z którymi mamy regularne jakby interakcje społeczne w różnych kontekstach, czy to rodzinnych, czy zawodowych, czy tam wiadomo, jakichś politycznych, czy społecznych i tak dalej. No i my z tymi ludźmi w wielokrotne relacje wchodzimy. Ci ludzie mają pamięć, prawda, przechowują informacje, tworzy się jakaś reputacja i tak dalej. I dlatego ten model okazał się nieadekwatny. Dlatego wielu czołowych matematyków, bo to się tym matematycy zajmowali, postanowiło jakby rozbudować ten model i stworzyli model iterowany dylemat więźnia. Nie? Iteracja, czyli wielokrotność. Nie? Zaproszono do tego, bo to już było w latach 70., na przełomie lat 70. i 80., czyli powstawały już komputery. Powstawały po prostu maszyny, które potrafiły liczyć, które potrafiły szybkie obliczenia wykonywać, na których można było programy pisać komputerowe i rozpisano konkurs po prostu na te strategie, nie? W ramach tego, jak się można zachować, no nie? Z tym, że oprócz tych strategii doszedł ten element iteracji, no nie? Czyli gra nie kończyła się na podjęciu tej pojedynczej decyzji z tych czterech możliwości, tylko podjęcie tych możliwości było jakby pierwszym etapem, w oparciu o który w drugiej rundzie gracze mogli reagować w zależności od tego. I tu już jakby komputer, czyli maszyna, która się posługuje matematyką, czystą matematyką, on jakby zaczął podejmować decyzje na podstawie tej strategii, która mu została w postaci programu wprowadzona. Nie? Czyli były różne strategie. Nie? Czyli jedna strategia to na przykład zawsze zdradzaj, prawda? Druga strategia nigdy nie zdradzaj, zawsze współpracuj, czyli nigdy nie zeznawaj przeciwko swojemu wspólnikowi. Trzecia strategia, na przykład współpracuj, ale po pierwszej rundzie, jeżeli cię zdradzi, to już go cały czas zdradzaj. Było około 15 różnych możliwości, 15 różnych wariantów strategii. I na tej podstawie stworzono grę. Wszystkie te strategie wprowadzono do komputera, one między sobą wchodziły w interakcję, nie? I wygrała strategia, którą można określić jako humanitarną. To jest strategia, którą można sprowadzić do tego. Zawsze współpracuj, ale jeżeli zostaniesz zdradzony, ukaraj zdrajcę, po czym wracaj do współpracy. Taka strategia w perspektywie 200 iteracji, czyli jakby 200 rund, ona zawsze wygrywała, czyli zgromadzała najwięcej punktów, czyli w tym przypadku najmniej lat do odsiadki. Ona zgromadzała, nie? I to już pokazuje,
to już pokazuje, że mamy im dokładniejszy model tworzymy, bo tu już chodzi o modele matematyczne, nie? Tak jak powiedzmy chcemy zbudować dom, to sobie tworzymy model, żeby sprawdzić do tego. Tak samo matematyka tworzy pewne modele, które nam pozwalają pewne przewidzieć pewne zachowania, pewne jak się sprawy potoczą, jeżeli takie i takie konfiguracje posunięć czy tam zachowań będziemy. No ale teraz się pojawia pytanie, co to ma wspólnego z nacjonalizmem, nie? Otóż kiedy się tym wszystkim, matematyczną teorią gier, którą do tej pory się zajmowali matematycy i programiści komputerowi, kiedy się nią zaczęli zajmować ludzie, którzy na co dzień badali właśnie psychologię, którzy byli psychologami ewolucyjnymi, szczególnie takimi, którzy badali etnocentryzm, którzy badali nacjonalizm, którzy badali różne te zachowania związane z własną grupą etniczną, no to oni postanowili kolejną modyfikację wprowadzić pod kątem właśnie tej rzeczywistości polityczno-etnicznej czy społecznej, właśnie uwzględniającej narodowość, uwzględniającej pewne polityczne zachowania odnośnie grupy, nie? I stworzono cały taki jakby komputerowy świat, który polegał na tym, że stworzono taką jakby szachownicę dużą, no nie? Stworzono dużą szachownicę, na której umieszczono bardzo wielu graczy, którzy się mogli w każdym kierunku poruszać. Tylko co ciekawe, każdy gracz miał te cztery możliwości. To było jakby odwzorowanie takiego realnego życia, powiedzmy, w multikulturowym społeczeństwie. Czyli mamy jakieś terytorium, prawda, na którym się poruszamy i mamy, powiedzmy, mamy określoną ilość graczy, powiedzmy 100 graczy, z tym, że ci gracze mają te możliwości tutaj postępowania, które są opisane w iterowanym dylemacie więźnia, ale ci gracze dodatkowo mają taką cechę, że posiadają kolory, znaczniki kolorów. Czyli powiedzmy, są gracze biali, są gracze czarni, brązowi, czerwoni. I dodatkowo, żeby każda runda to było jakby jedno pokolenie. Czyli gracz jakby się po wykonaniu swojego zachowania, po wykonaniu swojej rozgrywki, przy następnej iteracji, po przemieszczeniu się, on miał do wyboru, powiedzmy, tutaj przyszedł, no nie, przemieścił się tutaj się przemieścił drugi, nie? I na przykład ten był czerwony, ten był na przykład czarny, nie? I miał możliwość zagrania do niego, miał możliwość zagrania w ten sposób. Jeżeli się przemieścił na przykład tutaj, to był tego samego koloru, to mógł w ten sposób też te cztery strategie zastosować, nie? I tutaj pojawiły się znowu jakby kolejne strategie. Tym razem już można powiedzieć strategie ewolucyjne, nie? Które określono jako strategia etnocentryczna, humanitarna, zdradziecka i egoistyczna. Na czym to polegało? Egoistyczna, może zdradziecka najpierw. Zdradziecka to jest taka strategia, która opcję zawsze współpracuj, czyli nigdy nie zdradzaj, stosowała tylko do innych kolorów niż swój. No nie? To była pierwsza strategia. Druga strategia to była strategia egoistyczna. To była taka strategia, która czy napotkasz ten sam kolor co twój, czyli jakby swojego współrodaka, czy napotkasz inny kolor, zawsze po prostu zdradzaj, nie? Trzecia strategia to była humanitarna, nie? Nazwali ją humanitarną, czyli współpracuj ze wszystkimi, nie? Ze wszystkimi, nikogo nie zdradzaj, ze wszystkimi współpracuj.
Natomiast ta czwarta strategia, którą nazwano etnocentryczną, czy tam można powiedzieć nacjonalistyczną, to była strategia współpracuj, ale tylko z rodakami, czyli tylko z aktorami, którzy mają taki sam kolor jak twój. Natomiast wszystkich innych zdradzaj, nie? I wprowadzono go do komputera, te zasady, i puszczono rozgrywkę, nie? Puszczono rozgrywkę, to już było w latach 90. Bardzo mocne komputery. Rozgrywka 2000 powtórzeń i przy 200 powtórzeniu, ile razy tą grę nie odpalano, zawsze strategia etnocentryczna wygrywała. Co się działo? Pierwsi, wiadomo, nie? Tak jak przy iterowanym dylemacie. Przegrywali po prostu zdrajcy, prawda? Ci, co współpracują z innymi, nie? No bo oni wspierali innych, inni dzięki nimi punkty zdobywali, natomiast inni ich nie wspierali. Ich właśnie ich nie wspierali, bo wiedzieli, że oni zdradzają, prawda? Więc oni najszybciej odpadali. Potem odpadali egoiści, czyli ci, którzy wszystkich zdradzali. Oni nie tracili punktów, ale też nie zyskiwali, więc też odpadali. Gorzej było z humanitarystami, bo oni się najpierw rozwijali, ale potem jak pojawiały się etnocentryczne grupy, one ich zaczynały wykorzystywać i w końcu te grupy humanitarystów też ulegały erozji i na końcu na planszy przy 200 powtórzeniu z każdych markerów kolorów powstawały po prostu skupienia takich etnocentrycznych po prostu obszarów na tym całym polu, w tym całym komputerowym uniwersum. Czyli jakby odzwierciedliła się rzeczywistość taka etnocentryczna z czasów, powiedzmy, plemiennych, z czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Wprowadzano różne modyfikacje tej gry, które tam w różny sposób zmieniły, to jest dokładnie opisane tutaj w publikacjach Szturmu, w artykułach, już mamy mało czasu, więc ja będę dalej szedł, ale mówię, nie? I to jest taka pierwsza naukowa konceptualizacja etnicznego nacjonalizmu, która daje predykcyjność, bo teraz spójrzmy, jeżeli byśmy to chcieli ekstrapolować na, powiedzmy, scenę polityczną, prawda? Czym są te cztery strategie? Prawda? Mamy tą strategię zdradziecką. Kto to jest zdrajca? Jeżeli byśmy chcieli ich porównać, powiedzmy, odnieść to do współczesnej polityki. To jest lewica, prawda? To są ci wszyscy genderowcy, to są ci wszyscy razemkowcy, którzy tam wszyscy tam ganiają te slalomy do tych tam Afgańczyków, chcą biegać, chcą ich tu przepuszczać, tam te płoty rozrywać, prawda? To są ci, nie? To są ci ludzie, bo oni kosztem swojego etnosu, kosztem ludzi, z którymi mają dodatne, z którymi mają te same markery pokrewieństwa, oni ich kosztem chcą po prostu wspierać obcych, prawda? To jest ta strategia, czyli to jest strategia współpracuj tylko z obcymi, no nie? Czyli ta strategia, która pierwsza wyginęła, nie? Także od razu widać tutaj predykcja, te predyktory właśnie z matematycznej teorii gier, od razu widać, zresztą nie trzeba daleko sięgać, prawda? Mamy przykłady w RPA. Co tam się stało i najbardziej wymownym to jest taki, tam był taki polityk Fryderyk de Klerk, nie? To był ten właśnie człowiek, który zniósł apartheid, doprowadził do legalizacji tego ANC, czyli tego komunistycznego, najbardziej takiego radykalnego skrzydła, które teraz praktycznie no, zniszczyło RPA, bo RPA już jako państwo przestało funkcjonować, nie? No i on też pierwszy poniósł karę, prawda? Bo jego żona została zgwałcona i zamordowana przez własnego ochroniarza czarnoskórego, nie? I tego. No i tak oni, tak jak przewidziała matematyczna teoria gier, tak się stało w rzeczywistości
z tymi, którzy współpracowali z obcymi markerami kolorów. Nie? Druga strategia to jest taka, ja ją korwiniarska nazywam, nie? Bo to jest ta strategia egoistyczna. Nie? Czyli z nikimi nie współpracuj, bądź takim autystą, jak tam Ayn Rand, nie? Jak ten Howard Rourke, nie? Wszystko to są tylko, żeby dla siebie, tutaj nic się więcej, tylko człowiek się liczy, jednostka, cała reszta nie ma znaczenia, egoist czysty, no nie? Ta strategia w drugiej kolejności pada, nie? Ta strategia w drugiej kolejności pada. Trzecia to jest ta humanitarna, nie? Ona w pewnych aspektach, teraz w drugiej części artykułu, który o religii będę pisał, on już jest napisany, ta druga część, to po prostu tam moja żona po prostu jeszcze nie przepisała tego, bo ja tam nie mam czasu, ale ten... W każdym razie tam jest opisane, dlaczego ta strategia, bo to jest ta strategia, jak każdy, czy tam większość z was podejrzewa, to jest ta strategia, można powiedzieć, chrześcijańska. Dlaczego ona na przykład w starożytnym Rzymie zwyciężyła, nie? Tam ja to opisuję dokładnie, tu już nie będę wchodził, bo mam mało czasu. Są badania dokładne też przeprowadzone, jest taka książka Davida Sloana Wilsona, Katedra Darwina. On tam naprawdę duży materiał na ten temat zgromadził. Jak to się działo, że chrześcijaństwo w Rzymie zwyciężyło. Może na koniec o tym powiem w drugiej części, bo to się będzie odnosiło do tych praktycznych aspektów, nie? Ale w każdym bądź razie mówię, nie? No, ta strategia, co widzimy dzisiaj na przykładzie Kościoła, który promuje po prostu imigrację, no bo jeszcze, żeby oni promowali, prawda, imigrację katolików do Europy, nie? To by było zrozumiałe, nie? No ale jak papież Franciszek mówi, że tutaj jak muzułmanie przechodzą, to w sumie to jest dobrze, nie? To jest dobrze też dla katolicyzmu, no to tego, nie? No to się nie ma co dziwić, że ten katolicyzm tak wygląda, jak wygląda, nawet w takich krajach jak Polska, nie? Że nagle mamy protesty tutaj współczesnych czarownic, które po prostu tego, nie? Jedynie, że na miotłach nie latają, ale poza tym wszystko to robią, co w średniowieczu czarownice, nie? Czyli krzywdzą dzieci, atakują patriarchat, niszczą dzieła sztuki, niszczą tego i generalnie wprowadzają po prostu jakiś szał okultystyczny na ulicach, nie? Tyle jeżeli chodzi o tą pierwszą konceptualizację w ramach kategorii naukowych etnicznego nacjonalizmu. Druga konceptualizacja, która się częściowo pokrywa z tymi markerami kolorów, to jest teoria podobieństwa genetycznego, którą też opisywałem właśnie w publikacji w Szturmie, J. Philipa Rushtona. To był taki, to się nazywa angielska szkoła psychologii. Anglicy stworzyli w Londynie tą szkołę, londyńską szkołę psychologii, która się od początku ją założył Hans Reisner, taki imigrant z Niemiec. Ona się opierała całkowicie właśnie od samego początku na biologii, nie? Czyli zakładała, że właśnie zachowania psychologiczne pierwotnie pochodzą z biologii, z naszego dziedziczenia, z naszej genetyki, a dopiero wtórnie to się przekłada na kulturę. Czyli w przeciwieństwie do tego, co twierdzą marksiści, że jesteśmy tym po prostu, co z nas kultura czyni, że kultura całkowicie, jesteśmy tą czystą tablicą, na której kultura zapisuje dopiero tego, nie? No i on stworzył koncepcję podobieństwa genetycznego, która była przez biologów bardzo widocznie, bardzo, bardzo wyraźnie obserwowana wśród zwierząt, wśród różnych gatunków społecznych. No bo jak wiadomo, nie jesteśmy jedynym gatunkiem społecznym, jesteśmy jednym z wielu gatunków społecznych. Na każdym szczeblu ewolucyjnym, w każdym królestwie są gatunki społeczne, prawda? Począwszy od mrówek, od różnych owadów, jakichś tam pszczół, które tworzą organizmy społeczne z wyspecjalizowanymi kastami, tak jak u nas klasy społeczne to pszczoły, czy tam mają swoich robotników, mają swoich żołnierzy, stosują napady, jak Turcy napadali na Bałkanach, na różne wsie chrześcijańskie, porywali chłopców, szkolili ich na janczarów, którzy potem znowu napadali. Tak samo na przykład są gatunki mrówek, które tak robią, prawda? Że napadają inne gatunki, wyciągają larwy, potem
te larwy no, są u nich robotnicami, nawet nie wiedzą, że po prostu, że wspierają nie swoich krewnych i tak dalej, nie? Potem są ssaki, prawda, są naczelne, które tak samo jak my tworzą, tworzą struktury społeczne oparte na reputacji, tworzą, chronią pewnego terytorium, walczą między sobą. I teraz Rashton stworzył koncepcję, którą zdołał poprzeć dowodami ze świata zwierząt. I częściowo zaczął ją popierać, przytaczać przykłady badań jakby z ludzkich społeczeństw. Potem inni badacze to podchwycili też, że po prostu, że my mamy mechanizmy, nasz mózg, nasz osprzęt poznawczy ma po prostu wbudowane mechanizmy, które pozwalają nam rozpoznawać ludzi, którzy są do nas podobni genetycznie. Po zapachu, to się w psychologii ewolucyjnej, to się nazywa efekt zielonej brody, nie? Czyli jeżeli ja mam zieloną brodę, to staram się współpracować z kimś, kto ma zieloną brodę. Wiadomo, że to jest po prostu przenośne, no bo nie mogli powiedzieć, powiedzmy, efekt białej skóry i niebieskich oczu, czy tam efekt blond włosów i czy tam rudych włosów i zielonych oczu, nie? Że tam ci, co mają urodę celtycką, czyli mają zielone oczy, piegi i rude włosy, to będą też z innymi takimi współpracować, będą się kojarzyć w pary, no ale to tak jest, nie? Tak jest w świecie. Dlaczego to jest? W każdym aspekcie to zostało udowodnione. Czy tak jak tutaj w tej grupie jesteśmy, jeżeli byśmy sobie zrobili badanie genetyczne, byśmy ze śliny czy z krwi byśmy wysłali do jakiegoś laboratorium, to nawet w stosunku do polskiej populacji, gdzie jesteśmy spokrewnieni w stosunku do światowej populacji, o czym będę mówił przy genetyce populacyjnej, tak jak dziadek z wnukiem, to nasze stężenie genów tutaj, w tym pokoju, na pewno by było jeszcze wyższe. I to nie tylko dlatego, że tu większość z was jest z Białegostoku, a mój dziadek pochodził tutaj z Podlasia i ja mam przynajmniej chromosom Y mam tutaj i moi synowie mamy tutaj z tych stron, ale też dlatego, że po prostu jesteśmy tutaj i się tym interesujemy. A skoro się tym interesujemy, to polimorfizmy pojedynczego nukleotydu i inne alele kodujące pewne skłonności psychiczne, ich musieliśmy mieć o wiele więcej niż średnia, że się tu znaleźliśmy, czyli jesteśmy do siebie bardziej podobni genetycznie. Tak samo, jeżeli się bada małżeństwa, to małżeństwa te, które oczywiście, na przykład nie takie małżeństwa, jak małżeństwa, powiedzmy, subsaharyjczyka z białą kobietą, które w 97% się rozpada, tylko mówię, no normalne, może takie, co po prostu zaraz po akcie seksualnym się nie rozpada, tylko po prostu trwa do wychowania dzieci i tak dalej, to wszystkie te stabilne małżeństwa, one po prostu po przeprowadzonych badaniach genetycznych okazało się, że ci ludzie są po prostu o wiele bardziej do siebie podobni. No to jest prosta sprawa, prawda? Cała genetyka behawioralna się tym zajmuje, że geny kodują nasze zachowania. 84% genomu to jest mózg, a mózg to jest wiadomo, to są nasze zachowania. Czyli skoro nasze zachowania zależą od naszego genomu, to my będziemy szukali człowieka, który ma podobny genom do nas, bo to nam gwarantuje, że on będzie miał podobne zachowania, prawda? Czyli, że z nim się będziemy dobrze dogadywać, że jak będziemy chcieli iść spać, to on nie będzie chciał iść na dyskotekę i się tam bawić, szukać innych, tylko też będzie z nami chciał. Jak my będziemy chcieli na przykład, nie wiem, odkładać pieniądze, żeby dom, to on też będzie to chciał, bo będzie podobny do nas, będzie miał te same cele. No wiadomo, 80% małżeństw w Polsce według badań się rozpada, jak to się mówi, z różnic charakteru, nie? Czyli jeżeli genetyka odpowiada za charakter, no to znaczy, że oni nie byli dostatecznie blisko genetyczni. I to były badania na Islandii prowadzone, gdzie te badania potwierdziły, że najlepsze małżeństwa, czyli takie, które są najbardziej płodne, najbardziej stabilne, to jest Islandia, to jest populacja, gdzie wiemy wszyscy z historii, prawda? Król Norwegii po prostu stworzył królestwo, zlikwidował tą demokrację plemienną,
Ci, którzy się nie zgadzali, wsiedli na statki, popłynęli na Islandię, tam sobie stworzyli demokrację, pierwszy parlament i tak dalej. I tam są, była mała populacja, oni teraz mają chyba 300 tysięcy, aż teraz jak tam zaczęli po prostu tych, zaczęli się ubogacać, to tam ich może być już więcej, ale tego nie. Ale to już wiadomo. W każdym razie są rodowody ludzi od tysiąca lat. Większość ludzi może prześledzić swoje rodowody. Na tej podstawie jest to bardzo wdzięczny materiał do badań genetycznych, do testowania różnych hipotez. Nie? I mniej więcej, między innymi ta hipoteza podobieństwa genetycznego była tam testowana i z niej wyszło, że najbardziej stabilne małżeństwa to są te małżeństwa, które są trzecimi kuzynami. Nie? Czyli takie małżeństwa, których prapradziadek, czyli był, których prapradziadkowie byli, no, byli biologicznym rodzeństwem, nie? Byli rodzeństwem i te linie się rozeszły. I jeżeli spojrzymy, powiedzmy, tutaj na ten region, prawda, czyli na Podlasie, jeżeli spojrzymy, powiedzmy, z 200-300 lat wstecz, kiedy nie było samochodów, nie było przemieszczania się na dalekie odległości, no to tak większość wspólnot w Europie i poza Europą, tak, znaczy poza Europą może nie, bo to tam były małżeństwa kuzynów, czy tak jak u Żydów, że nawet się rodzeństwo żeniło, nie? Ale większość populacji europejskiej opierała się właśnie na tych małżeństwach, czyli powiedzmy trzy generacje, horyzont rodzinny się kończył, prawda? Już nie wiedzieliśmy, że ktoś jest tam naszym dalszym kuzynem. Więc z nim wchodziliśmy w związki i to dawało dużą stabilność, nie? Nie było tych rozpadów, tych małżeństw, bo ludzie po prostu byli podobni do siebie, kojarzyli się asortatywnie, czyli kojarzyli się pod względem tych właśnie statusu materialnego, który też jest odziedziczalny, który wynika z genów i tak dalej, nie? No. To by był ten trzeci element, który się tu zazębia z tą pierwszą rzeczą. No i teraz trzecia konceptualizacja etnicznego nacjonalizmu, ona się wzięła z genetyki, bo jak wiemy, Te po prostu zasady dziedziczenia to już mają ponad 100 lat, dużo ponad 100 lat. To są te zasady mendlowskie. Mendel, wiadomo, nie? To był mnich, który sobie tam w Czechach hodował sobie roślinki, prawda? I on zaobserwował, że po prostu jak te roślinki krzyżuje, to się pewne cechy dziedziczą. Opisał te zasady, wysłał je do Darwina. Darwin nie miał czasu przeczytać. Ale potem to się tam rozwinęło, no ale nie było genetyki rozwiniętej, prawda? Natomiast w połowie ubiegłego wieku zaczął się przełom w genetyce. Mamy Francisa Cirka, który po prostu dokonał odkrycia DNA, czyli kodu genetycznego, czyli można powiedzieć, książki z rysunkami technicznymi dotyczącymi budowy naszego, z całym zapisem budowy naszego organizmu jako ludzi, no nie? I tego. I w 2011 roku, co właśnie sprawia, że te wypowiedzi Wielomskiego są takie kuriozalne, w 2011 roku, czyli dokładnie 10 lat temu, Zakończył się tak zwany Human Genome Project, czyli projekt całkowitego sekwencjonowania ludzkiego genomu, czyli całe ludzkie DNA zostało po prostu sekwencjonowane, czyli zostały opisane, określone wszystkie geny, wszystkie warianty genów, które są w konkretnym miejscu, umiejscowione. No i teraz następna rewolucja następuje, czyli ta rewolucja, o której mówiłem ostatnio i pisałem też we wstępie do publikacji,
czyli ta rewolucja poligenetyczna, ta rewolucja tych SNP, czyli polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, która jeżeli dojdzie do skutku, to będzie prawdziwy przełom. Nie? W każdym razie, jaki to ma wpływ na nacjonalizm? Pierwsze te badania nad ludzkim genomem, nad tymi podobieństwami, nad tymi różnicami, były prowadzone w latach 70. One właściwie nawet genomu nie dotyczyły, tylko to były w większości to były badania krwi. Po prostu odkryto, że zegar molekularny, pewne zmiany tam w hemoglobinie, w tych cząsteczkach, które są w krwi, że one po prostu można na ich podstawie po prostu rozróżniać populacje, że są różne stężenia. Że są różne stężenia w różnych populacjach tych substancji, różne grupy krwi, różne stężenia hemoglobiny i tak dalej i tego. I też można na tej podstawie różne zmiany ewolucyjne oszacować. Między innymi został czas skrócony, który przez paleontologów został wyznaczony, czyli tych, którzy badają kości, że tam powiedzmy ludzie jako gatunek się oddzielili tam od małp, tam powiedzmy oni twierdzili, że to było tam chyba 10 milionów lat. Natomiast Vince Scharich, który zajmował badaniem właśnie zegara molekularnego właśnie z krwi, on stwierdził, tam skrócił chyba do 2 milionów lat, to był przełom, nie? No ale prawdziwy przełom to był właśnie jak pod kątem zróżnicowania populacji zaczęto to badać, no nie? Pierwsze te badania to prowadził Cavalli Sforza i on stwierdził, że populacje ludzkie, jeżeli pod kątem tych różnych zmian będziemy populacje różne porównywać, to one się układają w tak zwane klastry. Nie? Co to w ogóle jest te klastrowanie? Nie? Klastrowanie, no bo tam były różne zarzuty do tego. Generalnie to jest taka metoda jakby matematyczna. Nie? To jest człowiek jakby nic nie ma, to jest oprogramowanie komputerowe. Bierzemy, powiedzmy, właśnie taki genom ludzki, zbieramy te genomy z różnych populacji, z Europy, na przykład z różnych państw, losowo bierzemy z każdych kontynentów, wrzucamy do jednej puli i komputer z tego losuje. Komputer ma wyznaczone, wyznaczamy K1, K2, K3, czyli żeby wybierał pod względem ilu cech się populacje zaczynają różnicować. Nie? I wprowadzono do komputera K1, czyli jedną cechę, no to praktycznie nic nie było, żadnej różnicy. K2 wprowadzono, od razu co się stało? Tak, jak mówi teoria Out of Africa, czyli że wyszliśmy z Afryki, od tej pierwotnej populacji, czyli od tej pierwotnej populacji subsaharyjskiej, od razu się wydzieliła cała reszta, nie? Czyli na jakby tej mapie klastrów, nie? Jest, powiedzmy, bo tutaj, tu się zaczęły wszystkie skupienia, które DNA, one się tutaj zaczęły skupiać, które należały do subsaharyjczyków, czyli tych wszystkich czarnych, którzy pochodzą z tej Afryki podsaharyjskiej, natomiast cała reszta populacji światowych zaczęła tworzyć drugą grupę tutaj. Czyli jakby dwa klastry powstały. I potem, kiedy wprowadzono K3, K4, to ta grupa tutaj zostawała praktycznie bez zmian, natomiast ta grupa zaczęła się rozdzielać jeszcze na kolejne klastry, czyli powstali Papuasi i Aborygeni, powstali północno-wschodni Azjaci, powstał klaster, czyli skupienie powstało rdzennych Amerykanów, tych wszystkich, którzy pochodzą, powstało skupienie Indoeuropejczyków, czyli tutaj ludzi z Europy, z tego. No i powstało przy K7 powstało 11 populacji, które praktycznie okazało się, że dokładnie odwzorowują klasyczny podział antropologiczny na rasy ludzkie, które występują. Teraz, skąd to się wzięło? Nie? Jak to się odbyło? Co tutaj jest kluczowe? Nie? Tutaj już przy badaniu genomu. Nie? Jak mamy tę helicę, no nie? DNA, to tu są nukleotydy. No nie?
są nukleotydy. Czyli to jest helisa DNA, tu wiadomo, nie? Mamy 23 chromosomy od ojca, 23 od matki, one się losowo biorą, się łączą, powstaje helisa, a chyba, że jesteśmy mężczyznami, no to mamy ten jeden chromosom Y, który jest tylko od ojca, on jest tylko mężczyzna go przekazuje synom, kobiety tutaj nie mają nic do rzeczy, za to kobiety mają, tu jest z boku w komórce, to jest w jądrze, no nie, tu jest mitochondrium z boku, czy taka fabryka energii, no i tu kobiety przekazują, mają ten mitochondrialne DNA i to znowu tylko matka córce przekazuje, nie? Na tym podstawie są te hapy. Ale o co chodzi? Te nukleotydy to jest, nukleotyd to jest jakby to całość, to jest gen, nie? Każdy gen jest w dwóch wariantach, nie? To się nazywa alele, nie? I te mogą być takie same, nie? Czyli powiedzmy jest duże A, nie? No tu może być duże A, małe A, no nie? Te różnice, które tutaj są, one występują co kilkaset nukleotydów, bo większość genów, ponad 98% genomu, to my dziedziczymy z innymi gatunkami, które są. Jesteśmy najbardziej jakby zaawansowanym ewolucyjnie, najbardziej wyewoluowaną formą życia, więc wszystko, co było poprzednio, to jest tutaj zapisane, nie? Po prostu resztę genów dziedziczymy z szympansami, z jakimiś tam gadami, z bakteriami i tak dalej. To są takie geny, które odpowiadają za to, że mamy dwie nogi, no nie? A nie trzy, które odpowiadają, że mamy dwa oczy z przodu i tak dalej, nie? Natomiast te geny, które określają nas jako ludzi, to jest tylko 2%, to jest tylko około 2% naszego genomu. I w tych 2% jeszcze są tak zwane polimorfizmy pojedynczego nukleotydu. Czyli co 300 takich drabinek jest jakaś zmiana, nie? Czyli że powiedzmy, może być tu wszędzie jest na przykład A, B, B, ten, A małe, a tu może być zmiana, czyli jest A małe, A duże, no nie? I na tej podstawie badania tych polimorfizmów możemy określać właśnie tą przynależność do tych różnych populacji. I na tej podstawie powstała genetyka populacyjna, nie? Cała część nauki. I teraz na czym to? Co jest głównym założeniem genetyki populacyjnej? Głównym założeniem genetyki populacyjnej jest, bo jak my myślimy o dziedziczeniu przeważnie? Myślimy, że powiedzmy mamy dzieci, prawda? Z samym sobą jesteśmy spokrewnieni jeden do jednego, nie? Bo z samym sobą mamy, z kim jeszcze, kto jest z kim jeden do jednego spokrewniony? Jeden do jednego są spokrewnieni bliźniacy monozygotyczni, nie? Czyli jak plemnik trafia do jednego jajka i te jajko się dzieli na pół, no to są praktycznie klony, nie? Bliźniacy monozygotyczni to są praktycznie klony. Oni mają 100% te same DNA, nie? I to jest też jeden, wiadomo, tam w ten sposób, nie? Dlatego te badania są takie wdzięczne na bliźniakach monozygotycznych, bo to są praktycznie badania ludzi, którzy są idealnie, tak jakby sklonować każdego z nas, no nie? I potem są, jest rodzeństwo, prawda? Czyli mamy jedno dziecko po drugim, nie? Ono ma, w stosunku do tego dziecka mamy 50% pokrewieństwa, prawda? Czyli jedną drugą. Oni między sobą też mają 50%, tak samo jak normalni bliźniacy duozygotyczni, czyli że dwa plemniki, dwa jaja, no nie? I tu już jest też 50%. I to jest takie jakby no, potoczne rozumienie dziedziczenia, no nie? Natomiast genetyka populacyjna wprowadziła coś innego, nie? Nazwała to dziedziczenie stopniem pokrewieństwa, prawda? Czyli że jest jednostka, ona ma jeden, potem jest jej dziecko ma jedna drugo, potem jest wnuk, jedna czwarta, prawda? I tak schodzi tu, nie? Natomiast co wprowadziła genetyka populacyjna? Genetyka populacyjna wprowadziła zamiast stopnia pokrewieństwa, wprowadziła współczynnik pokrewieństwa. Czym się różni współczynnik pokrewieństwa?
Współczynnik pokrewieństwa się odnosi właśnie do tej helisy DNA, nie? Że mamy helisę DNA, mamy te nukleotydy i teraz tutaj ja z samym sobą mam pokrewieństwo 1, prawda? A teraz według stopnia pokrewieństwa, bo ze samym sobą. Bliźniak monozygotyczny też ma 1, nie? Natomiast we współczynniku pokrewieństwa ja z samym sobą mam pokrewieństwo na poziomie 1:2. Bliźniaki monozygotyczne też to samo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli bierzemy nukleotyd, on ma dwie wersje, prawda? I współczynnik pokrewieństwa to jest, tu już wchodzimy w matematykę znowu, to, bo tu już jest prawdopodobieństwo, prawda? Współczynnik pokrewieństwa to jest prawdopodobieństwo, że wyjęty gen z tego locus, czyli z tego miejsca w genomie, wyjęty i włożony z powrotem, że on będzie taki sam. I tu już, jeżeli weźmiemy prawdopodobieństwo, to według współczynnika pokrewieństwa, pokrewieństwo z samym sobą jest 1:2. Dlaczego? Dlatego, że jak ja wyjmę, na przykład tu będzie duże A, będzie małe A, czyli recesywny i dominujący, ja mogę wyjąć ten gen, ten alel, przepraszam, i mogę go tu włożyć, ale zamiast niego trafię na ten, prawda? Czyli jest tylko 50% prawdopodobieństwa, co też do końca nie jest. Jest tylko 50% prawdopodobieństwa, że gen wyjęty i włożony w to samo miejsce będzie tym samym genem, no nie? I teraz, jakie to ma przełożenie na etniczny nacjonalizm? Frank Salter zaczął to wszystko badać pod kątem tego, co wcześniej mówiliśmy, no nie? Dlaczego ludzie, którzy są ze sobą spokrewnieni, ze sobą współpracują, dlaczego naród jest rozszerzoną grupą pokrewieństwa, dlaczego po prostu, czy to ma jakieś znaczenie, że mówimy do tego, do innych współrodaków, że ich właśnie określamy rodacy, czyli że do jednego rodu należymy, nie? I jeżeli teraz weźmiemy właśnie ten współczynnik pokrewieństwa, on nam całkowicie zmienia punkt widzenia, no bo teraz czym się staje pokrewieństwo? W tym modelu czym jest pokrewieństwo? Powiedzmy, ja jestem, prawda? Jestem tutaj. Pokrewieństwo z samym sobą mam 1, prawda? Moja żona ma pokrewieństwo z samym sobą 1, prawda? Mamy tutaj dziecko po 50% i dziecko jest 1:2 mnie, 1:2 żony, nie? No ale ten J. Philip Rashman, o którym przed chwilą mówiliśmy, który stworzył tą teorię podobieństwa genetycznego, zauważył jedną rzecz, nie? Że przecież, jeżeli ja jestem Polakiem, moja żona też jest Polką, jesteśmy podobni do siebie, czyli to nie jest tak, że moja żona, będąc Polką, żona tutaj daje 50% pokrewieństwa, nie? To nie jest tak, bo żona daje 50% genów, prawda? I ja daję 50% genów. Tylko że, jeżeli jesteśmy etnicznymi Polakami, to w tych 50% zawiera się też pokrewieństwo, które my ze sobą mamy razem, nie? Bo jeżeli wszyscy Polacy w stosunku do światowej populacji są spokrewnieni ze sobą, tak jak dziadek ze swoim wnukiem, czyli na poziomie, powiedzmy, 1/6 w stosunku do światowej populacji, co to oznacza? Że tak naprawdę ja daję 50% genów, żona daje 50% genów, ale skoro my mamy 10 do 12%, a w niektórych populacjach do 15% genów wspólnych, to nasze potomstwo nie będzie z nami miało, nie będzie miało 50% moich genów, tylko będzie miało 60% albo 62%, a w przypadku, jeżeli mi się urodzą synowie,
prawda? Czyli cały jeszcze chromosom dodatkowo, cały chromosom Y przekaże, no to będzie miało powiedzmy 65%, prawda? Czyli widzimy tutaj już na tym prostym przykładzie, że kojarzenie asortatywne, czyli kojarzenie w ramach własnej grupy pokrewieństwa, one podnosi nasze pokrewieństwo z naszym potomstwem. I teraz według normalnego modelu, jeżeli powiedzmy ja bym się ożenił, czy tam powiedzmy na partnerkę wziął sobie kobietę na przykład, już nie mówię z Europy, ale na przykład Azjatkę albo Subsaharyjkę, która teoretycznie też daje 50% swoich genów, ja daję 50% swoich genów, ale co się dzieje, nie? Czy my jesteśmy ze sobą spokrewnieni? Nie jesteśmy ze sobą spokrewnieni. Czy jesteśmy na poziomie zerowym spokrewnieni? Nie do końca. Tutaj się pojawia kwestia interesu genetycznego, nie? Frank Salter, po rozmowach z Henrym Hartenigiem, który się zajmował genetyką populacyjną, stworzył teorię interesu genetycznego. Czym jest interes genetyczny? Interes genetyczny to jest ilość naszych genów, które my mamy w sobie i które my mamy w innych ludziach. To jest nasz interes genetyczny. Czyli mój interes genetyczny to nie są tylko moje geny, geny, które ja przekazałem swojemu potomstwu, ale to są także te wszystkie geny, które każdy tutaj obecny na tej sali etniczny Polak ma te same co ja. I to wszystko wynika właśnie ze współczynnika pokrewieństwa. Czym jest współczynnik pokrewieństwa? To jest w genetyce populacyjnej to się nazywa FST, to jest indeks fiksacji, ale to jest też Harpendik, ja tam taki wrzuciłem cały ten, jak tam Harpendik budowany, że to samo to jest właśnie to F, czyli że to jest to, że FST w istocie, że FST w istocie jest też, bo tutaj jest, chodzi o badanie populacji, ale badanie populacji tak samo mierzy pokrewieństwo, tylko że nie mierzy stopień pokrewieństwa, ale współczynnik pokrewieństwa. No na tej samej zasadzie, jeżeli mamy helisę, prawda, to współczynnik pokrewieństwa z moimi dziećmi, on polega na tym, że jakie jest prawdopodobieństwo, że z tego lokus, powiedzmy, wybieram sobie ten lokus, wybieram sobie gen i że wyjęty ten gen z tego lokus i wsadzony do mojego syna, jakie jest prawdopodobieństwo, że to będzie ten sam gen, nie? I tutaj już jest wzór inny, nie? To nie jest wzór, że to jest 1/2, prawda? Czy tam 1/4, tylko 1/4 plus FST. Czyli te FST to jest właśnie FST, to jest to wszystko, co jest ponad 50%, czyli to wszystko, co ja miałem, to jest ten interes genetyczny, który uzyskałem dzięki temu, że moje pokrewieństwo z moją żoną było powyżej 50%, bo mieliśmy po prostu 12 do 15% wspólnych genów. I to jest to FST. Dlatego pokrewieństwo według genetyki populacyjnej, według współczynnika, pokrewieństwo z własnym dzieckiem, to nie jest pokrewieństwo 1/4, tylko to jest pokrewieństwo 1/4 plus FST, prawda? Plus FST na 4. A teraz jak wygląda sprawa? No bo to wiadomo, o to chodzi. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyjęty ten gen wsadza go do mojego dzieciaka, do tego samego miejsca i że to będzie ten sam gen, nie? I teraz, jaki jest wzór zatem, jeżeli wracamy do tego przykładu, że powiedzmy spotykam Subsaharyjkę i z nią mam potomstwo, prawda? I teraz tak, musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Ten interes genetyczny, prawda? On się odnosi do dzieci i on się odnosi też do mojej populacji, nie? W genetyce populacyjnej mamy populację bazową, to jest średnia, wszystkie populacje,
wszystkie populacje na świecie, nie? Bierzemy wszystkie populacje na świecie i to stężenie genetyczne, które tutaj jest, to jest powiedzmy zero, prawda? To jest powiedzmy zero. Czyli zakładamy, że jeżeli wszyscy ludzie na Ziemi by się dowolnie kojarzyli, to pokrewieństwo będzie zero, bo wszyscy będą ze sobą na tym samym poziomie spokrewienia. Ale dobrze wiemy, że świat tak nie wygląda, prawda? Że są różne grupy, właśnie takie jak my Polacy, które mają dodatnie stężenia pokrewieństwa, nie? Ale te dodatnie stężenia pokrewieństwa, one przez to, że są te genetyczne klastry, one się w różnych miejscach znajdują, nie? Czyli pokrewieństwo, jeżeli się kojarzymy z ludźmi z innych etnosów, one może być zerowe, prawda? Jeżeli jest całkowicie przypadkowe, może być dodatnie, a może być ujemne. To wszystko zależy właśnie od FST, nie? Bo jeżeli ja biorę partnera, który jest najbardziej możliwie odległy ode mnie, czyli jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że po wyjęciu genu ode mnie i w to samo miejsce włożenie do mojego partnera jest bardzo małe, to tak samo, czyli te FST jest bardzo, to tak samo całkowicie ten wzór się zmienia. Wtedy ten wzór zamiast plusa tu się robi minus, nie? I tu się robi 3/4, no nie? Czyli spada całkowicie pokrewieństwo, czyli co to oznacza? Czyli de facto ten FST to jest jakby część genów, która jest wspólna dla całego, powiedzmy, narodu na przykład, tak? Która przejawia się w całym społeczeństwie, dobrze rozumiem? To jest bardziej skomplikowane. Ale tak w uproszczeniu już, powiedzmy, tak? FST... Grupa wspólnych genów dla danej grupy etnicznej, tak? Tak, to jest wszystko, musimy patrzeć odnośnie genów i prawdopodobieństwa w konkretnym lokus, konkretnego genu, że on jest taki sam, nie? I druga rzecz, o której trzeba powiedzieć, to o względności, no nie? Że T0 odnośnie światowej populacji, ono może być na każdym poziomie, no nie? Czyli powiedzmy, jeżeli cały świat by się składał tylko z samych Polaków, prawda? To tak naprawdę pokrewieństwo między nami, one nie ma żadnego znaczenia, no nie? Bo wtedy to pokrewieństwo jest zerowe. Wtedy całe pokrewieństwo, które, czyli dodatnie FST, czyli większe od średniej, bo to chodzi o większą od średniej, prawda? FST, czyli jest prawdopodobieństwo większe od średniej, że ja wyjmę ten gen od siebie i go do mojego syna i to, że będzie ten sam gen, dlatego że mój syn jest ze mną spokrewniony, prawda? Jeżeli do kogokolwiek z was jest też to prawdopodobieństwo dlatego, że po prostu są populacje, które mi o wiele mniejsze prawdopodobieństwo dadzą, że ten gen jest taki sam, nie? Na tej zasadzie, że powiedzmy, jeżeli świat by się składał tylko na przykład ze mnie i z moich dzieci, to ja bym miał z nimi pokrewieństwo zerowe, prawda? Bo bez względu na to, komu bym wkładał te geny, to te stężenie pokrewieństwa będzie takie same. Wtedy jedynie, jeżeli by mi się urodziły z tamtego przykładu, te bliźniaki monozygotyczne, nie? To one tylko z samym sobą i ja z samym sobą, one tylko między sobą i ja z samym sobą, miałbym dodatnie stężenie pokrewieństwa. Czyli mi by się wtedy opłacało tylko we mnie inwestować i im by się opłacało inwestować jakby w samego siebie, nie? Ale wracając do tej teorii interesu genetycznego. Na podstawie właśnie genetyki populacyjnej Frank Salter stworzył teorię właśnie interesu genetycznego, czyli dlaczego my jesteśmy etnocentryczni. O tym też za chwilę powiem, że to nie jest tak, że tylko my jesteśmy etnocentryczni, my właśnie deklarujemy jako nacjonaliści, wszyscy są etnocentryczni, nawet ci, którzy się uważają za lewaków, oni też są etnocentryczni, chociaż mówią co innego, to ich działania tak naprawdę co innego pokazują, jak się im mózg skanuje komputerowo, gdzie skanowanie komputerowe pokazuje rzeczywiście, co człowiek, jakie są człowieka reakcje, bo człowiek może tłumić swoje reakcje, prawda? Ale
skanowanie komputerowe to jest coś takiego, co, to jest coś takiego, co po prostu pokazuje, co rzeczywiście się w naszym mózgu dzieje. Nie to, co my okazujemy, nie to, co my mówimy, tylko to, co naprawdę się w naszym mózgu dzieje. Nie? I są też badania na ten temat pokazane. I nawet ci, którzy deklarują, że są liberałami, czy są lewicowcami, oni kochają po prostu obcych, że obcy są super i tak dalej. Jak się im zdjęcia pokazuje, się patrzy, które obszary mózgu się aktywizują, to tam się nie aktywizują obszary mózgu odpowiadające za miłość, za takie rzeczy, tylko wręcz przeciwnie. Za obrzydzenie, za takie obszary mózgu, które się aktywizują, jak widzimy trędowatego, nie? Albo jak widzimy dzikie zwierzę, nie? Tam się takie obszary. Także oni po prostu są hipokrytami, ci ludzie, nie? Bo oni po prostu, no to jest tam, są całe badania, dlaczego oni się tak zachowują i tak dalej. Nie? Ale wracając tutaj do genetyki populacyjnej, no nie? To jest kluczowa konceptualizacja etnicznego nacjonalizmu, dlatego że ona jest najbardziej rozwojowa. To się cały czas rozwija, te polimorfizmy i one to też można powiedzieć, że to jest teoretyczne, prawda? Że to jest teoretyczne, czyli że jeżeli ja spłodzę potomstwo hybrydowe, stworzę hybrydę z kobietą z innego podgatunku, z innego klastra genetycznego, która ma ujemny współczynnik pokrewieństwa ze mną, czyli prawdopodobieństwo, że ja wyjmę gen stąd i włożę jej jest po prostu mniejsze nawet niż ta średnia światowa, nie mówiąc już o średniej populacji, co to oznacza? Że tak naprawdę ja tracę swój interes genetyczny. Bo to oznacza, że przy łączeniu tych chromosomów tutaj to podobieństwo tych chromosomów tak spada, że ja z własnym dzieckiem, zamiast tego teoretycznego, takiego potocznego myślenia, prawda, że ja z takim małym murzynkiem będę miał pokrewieństwo 50%, prawda? Tak, jeżeli chodzi o stopień pokrewieństwa, prawda? No bo to jest mój dzień, to jest mój dzieciak, prawda? Ja mu 50% genów dałem, nie? Ale właśnie genetyka populacyjna mówi zupełnie coś innego. Mówi, jeżeli ty zrobiłeś coś takiego, że zrobiłeś dziecko kobiecie po prostu z Kenii, która tutaj przez granicę przeskoczyła i tak, z Białorusi ją Łukaszenka przywiózł i ty jej zrobiłeś dziecko, to ty jesteś bardziej spokrewniony z jakimkolwiek dzieckiem na ulicy polskim, etnicznych Polaków, niż z własnym dzieckiem. Bo prawdopodobieństwo tego, że wyciągniesz gen ze swojego tutaj locus, że wyciągniesz ten gen i włożysz go na ulicy, jakieś dziecko zaczepisz, zrobisz mu badanie genetyczne i on w tym locus będzie miał ten sam gen, jest o wiele większe niż prawdopodobieństwo, że ten sam gen znajdziesz u swojego własnego dziecka. I to jest ubytek interesu genetycznego. Bo interes genetyczny to jest stężenie moich genów we mnie, charakterystycznych genów, czyli tych polimorfizmów, które są charakterystyczne dla nas jako dla Polaków, dla mnie, które są tutaj, stężenie we mnie, w moim potomstwie i w każdym innym człowieku, który ma w stosunku do populacji światowej dodatnie stężenie moich charakterystycznych genów. Nie? To jest interes genetyczny. Nie? I to są te trzy rzeczy, o których pisałem w tym artykule, który został potem też wydany przez Szturm. I jeszcze jest czwarta rzecz, o której ja tam też pisałem. Dostosowanie łączne. Nie? Dostosowanie łączne to jest znowu bardzo, bardzo zbliżona rzecz, która jakby łączy to wszystko do siebie. Nie? Czym jest dostosowanie w ogóle? Nie? Dostosowanie w biologii i w socjobiologii to są wszystkie te czynności, to jest po angielsku fitness. Takie słowo fitness. To już może dużo ludziom powiedzieć. Szczególnie tutaj wiadomo, jak nacjonaliści się sportem interesują, więc każdy wie, co to jest fitness, prawda? Fit, jak po angielsku, Anglicy mówią, że you are fit, nie? Czyli że jesteś dobrze zbudowany, atrakcyjnie wyglądasz, nie? Czy kobieta, że jest fit, czyli że ma te cechy, które okazują płodność, nie? Że ma szerokie biodra, że ma duże piersi, prawda? Że ma tutaj tą drobną dziecinną, neonatomiczne cechy, nie? Że ma tą dziecinną
tą dolną część twarzy, że mówię, że jest symetryczny, to jest to fitness, nie? Dostosowanie, nie? Czyli to jest wszystko to, dostosowanie to jest wszystkie cechy, wszystkie czynniki, które pozwalają nam przyciągnąć, które zwiększają naszą skuteczność w przyciąganiu partnera do reprodukcji ogólnie, które pomagają nam w reprodukcji. Nie? To jest fitness, czyli to jest dostosowanie. Natomiast czym jest dostosowanie łączne? Dostosowanie zwykłe odnosi się do mnie. Nie? Czyli jeżeli my wszyscy dążymy do przetrwania i rozmnożenia, czyli przekazania naszych genów, jak my to możemy robić? To się odnosi do interesu genetycznego. Tak? Możemy to robić przez to, że będziemy płodzić dzieci, prawda? Będziemy się starać jak najwartościowszą partnerkę przyciągnąć, żeby z nią spłodzić jak najwięcej dzieci. Ale to jest ograniczenie, no nie? Nawet tam jakiś, on w Maroku żył, jakiś szejk, on tam miał chyba 600 coś dzieci, nie? To jest tam jakiś rekordzista, nie? Ale to jest koniec, nie? A tak naprawdę nie powinniśmy w takiej sytuacji, powinniśmy się tylko koncentrować, tak jak liberałowie mówią, nie? Na sobie i ewentualnie właśnie na własnych dzieciach, nie? Tej liberalnej koncepcji. Nie? Natomiast ludzie tak nie postępują. Dlaczego tak nie postępują? Bo każdy dąży do maksymalizacji swojego dostosowania. Nie? A jeżeli mamy ograniczenia, nawet jako mężczyźni, gdzie mężczyzna wiadomo, nie? Kobieta potrzebuje przynajmniej 9 miesięcy, jeżeli nawet założymy, że odda dziecko od razu gdzieś do adopcji, czy w jakimś oknie życia je zostawi, to przynajmniej 9 miesięcy potrzebuje. Nie? Czyli kobieta może tam przez całe życie, powiedzmy 20 dzieci, nie? 25 może maksymalnie. Nie? No mężczyzna może tam teoretycznie może tam powiedzmy kilkanaście razy więcej, nie? Ale to jest wszystko nas ogranicza. Nie? Dlatego my jesteśmy gatunkiem społecznym i mamy ten interes genetyczny, że istnieje coś takiego jak dostosowanie łączne. Nie? Czyli dostosowanie łączne to jest, że my maksymalizujemy swoje dostosowanie poprzez inwestowanie i pomaganie w reprodukcji ludziom, którzy mają właśnie dodatnie stężenie naszych genów, prawda? Bo skoro jesteśmy ograniczeni w tym, żeby własne geny przekazywać samemu, to możemy je przekazywać w ten sposób, że pomagamy innym, którzy mają te same geny co my, prawda? Jeżeli oni się będą rozmnażali, to oni też cząstkę siebie przekażą, bo jeżeli wszyscy jesteśmy ze sobą spokrewnieni, jeżeli ja jestem spokrewniony ze swoimi dziećmi, to ja dążę do tego, żeby moje dzieci, żeby wspierać moje dzieci, prawda? Żeby je edukować, żeby im zapewniać dobry rozwój, żeby dobrze funkcjonowały społecznie, żeby je kulturowo, żeby po prostu przyciągnęły po prostu jak najlepszą partnerkę, bo ich dzieci będą miały dodatnie stężenie moich własnych genów, przekażą także moje geny, nie? Ale tak samo jestem skłonny do poświęceń, to co wielokrotnie było w historii udowodnione, jestem skłonny do poświęceń za moją grupę etniczną, bo tak naprawdę nawet z tego prostego rachunku, który tutaj jest, też opisywałem, z tego, że z własnym dzieckiem mam jedną drugą, prawda, z kuzynami i z wnukami mam jedną czwartą, prawda, to jeżeli to wszystko zsumujemy w skali narodu, prawda, że jesteśmy powiedzmy w jednej dwunastej wszyscy ze sobą spokrewnieni, jeżeli tą jedną dwunastą do siebie dodamy, to nawet w tym modelu stopnia pokrewieństwa okazuje się, że nawet największa rodzina, najwięcej dzieci, którą spłodzimy, ona nigdy nie będzie miała tego interesu genetycznego, czyli tego stężenia pokrewieństwa, które zawiera nasza wspólnota etniczna, prawda? Bo jeżeli nas jest kilka milionów osób, to nawet jeżeli jesteśmy spokrewnieni w jednej dwunastej czy tam w jednej dwudziestej, z tymi kilkoma milionami, to tak naprawdę daje i tak większe stężenie pokrewieństwa, które mamy w naszej grupie. Co to powoduje? To powoduje,
że takie zachowania jak śmierć na wojnie za swój kraj, że one nagle one zyskują sens. Sens taki naukowy, ewolucyjny, prawda? Że to się nie bierze znikąd, nie? Tylko tak naprawdę to się bierze z tego, że ludzie byli zawsze gotowi umierać za swój kraj, za swój naród, za swoją grupę etniczną, bronić terytorium, bronić tego, bo oni bronili dostosowania. To było właśnie działanie tego dostosowania łącznego, nie? Czyli oni chronili ludzi, chronili całą populację, która tak naprawdę była magazynem ich własnych genów. I nawet jeżeli ich to życie kosztowało, ale ochronili tą populację przed obcymi, którzy poprzez mieszanie, którzy poprzez eliminację fizyczną mogliby zredukować ten magazyn, to i tak było dla nich wartościowe. Bo nawet jeżeli ja bym umarł, prawda, gdzieś na wojnie, mnie by zabili, czy na granicy bym umarł broniąc przed jakimiś obcymi, którzy mają ujemne stężenie genów, czyli pojawienie których by się tutaj, których przybycie tutaj by oznaczało, że po prostu zaczną oni się tu krzyżować, zaczną mordować nożami i tak dalej, jak to tam sobie lubią robić zazwyczaj już w innych krajach, gdzie do tego doszło, że to stężenie będzie spadało. Czyli dla mnie jest bardziej adaptacyjne, w niektórych przypadkach może być nawet bardziej adaptacyjne, niż jakby tworzenie swoich własnych dzieci, dbanie o swoje własne potomstwo, będzie bardziej adaptacyjne, poświęcanie się dla po prostu dla swojej wspólnoty, bo tam jest większy magazyn genów, nie? I teraz to jest często mylone, nie? Czyli interes genetyczny jest mylony ze współczynnikiem, jest tu z dostosowaniem łącznym, nie? Frank Salter, on to w swojej książce, on Genetic Interest, on to fajnie właśnie porównał do gospodarstwa. Jaka jest relacja między dostosowaniem łącznym a interesem genetycznym? Jeżeli weźmiemy, powiedzmy, gospodarstwo rolne, prawda? Mamy gospodarstwo rolne, to tak, budynki, ziemia, to wszystko dzięki, no głównie o ziemię chodzi, prawda? Budynki też, ale głównie chodzi o ziemię. Ziemia to jest interes genetyczny, nie? To jest interes genetyczny. To jest to, co my posiadamy rzeczywiście. Natomiast dostosowanie łączne to jest te wszystkie prace, które polepszają stan tej ziemi, nie? Czyli jeżeli mamy gospodarstwo i się nim nie interesujemy, nie? Zajmujemy się czymś innym, tutaj będzie ugór, no nie? To interes genetyczny jest cały czas, prawda? Ta ziemia cały czas jest. Ale dostosowanie tej ziemi, dostosowanie tego terytorium spada, prawda? Bo nic nie rośnie, nie dbamy o to, czyli nie ma tego dostosowania, nie? Nie pielęgnujemy tego, nie pomagamy we wzroście, więc ten interes jest, ale on się nie rozwija, prawda? A my chcemy, żeby on był coraz większy. Jeżeli zaczynamy dbać, zaczynamy orać, zaczynamy pielęgnować tą ziemię, nawozić nawozem i tak dalej, to ta ziemia, ona cały czas jest, ale dodatkowo przynosi nam zyski, prawda? Czyli zbieramy z niej plony, mamy pieniądze, czyli mamy to dostosowanie, i za te dostosowanie, za te pieniądze możemy dokupić, powiedzmy, więcej ziemi, prawda? Czyli zwiększamy nasz interes genetyczny, nie? Po angielsku interes genetyczny to jest tak samo jak w banku, jak mamy pieniądze, nie? Też można to do tego porównać, nie? Jeżeli mamy pieniądze, powiedzmy, dzisiaj w banku, gdzie są zerowe stopy procentowe, bo banki, wiadomo, nie? Bo banki wolą sztuczny pieniądz drukować, inflację napędzać, prawda? Jeszcze o to rządy oskarżają. I te pieniądze nie przynoszą naszej oszczędności, nie? Więc ten interes genetyczny, jakby jeżeli to zamienimy na ekwiwalent, porównamy to do tych pieniędzy, to on jak leży w banku, to zmniejsza się i my z tym nic nie robimy, czyli nie działa dostosowanie łączne, prawda? Nie działa dostosowanie,
nie robimy nic z tymi pieniędzmi, więc te pieniądze się nie rozwijają, prawda? Ten interes, po angielsku to się nazywa nawet interest rate, nie? Czyli to jest ta stopa oprocentowania, nie? Czyli te zyski, które nam przynosi trzymanie kapitału, prawda? I teraz, jeżeli to, co się w Polsce teraz dokładnie dzieje, nie? Że pieniądze w banku ktoś sobie oszczędza, nie przynosi to kapitału, więc co oni robią? A chcą mieć te dostosowania, nie? Chcą mieć ten, żeby ten interes rósł, nie? Więc co robią? Dostosowanie to jest czynność, która polega na tym, że zabierają te pieniądze i próbują je gdzie indziej pomnażać, prawda? Próbują w złoto, próbują, no bo wiadomo, jest inflacja, nie mamy tego interesu, czyli pieniądze są cały czas te same, ale że jest inflacja, no to tak naprawdę tych pieniędzy nam ubywa, bo my coraz mniej za nie możemy kupić, nie? I dlatego robimy dostosowanie, czyli zabieramy te pieniądze i zamieniamy je na coś, co nie traci na wartości, prawda? Albo może zyskać, nie? Czyli coś, co zwiększa nasz interes, nie? I to jest właśnie ta relacja, nie? Jak to może wyglądać w realnym życiu, nie? To jest właśnie tutaj przejście już do tej drugiej części. Nie wiem, bo mamy bardzo mało czasu. A tutaj druga część to dopiero się rozkręca temat, jest piąta. Mamy do szóstej godziny tak, czasu. Może jeszcze, nie wiem, czy robimy przerwę, czy od razu jedziemy dalej. Możemy bez przerwy, myślę. Bo ta druga część pewnie będzie bardziej myślenie. Ja już o tym pisałem, nie? No bo ktoś może powiedzieć, że to są teoretyczne rzeczy, akademickie rozważania i tak dalej, nie? Tylko tak naprawdę, o czym Wielomski na przykład w tym artykule krytykującym etniczny nacjonalizm w ogóle nie napisał, wolał palić no, takie chochoły, które sam sobie zrobił, nie? No bo to jest najprostsze, nie? Jakby utożsamiać. Sam sobie utożsamił, gdzie to widzimy, że etniczny nacjonalizm jest zupełnie co innego. Nie jest jakiś folki z lat 30. w Niemczech, tylko to są po prostu pewne gałęzie nauki, które po prostu. Jakie to ma przełożenie na rzeczywistość, nie? To jest po pierwsze to, o czym ja mówiłem, nie? Że ludzie to pokazuje, że większość ideologii, które są dzisiaj dominujące, według matematycznych teorii gier, to są ideologie po prostu przegrywów, nie? To są ideologie, które jeżeli one są dominujące, to one doprowadzą po prostu naszą populację, że to nasza populacja przegra po prostu, nie? Czyli będzie nas mniej, będziemy mieli gorsze warunki życia, nie będziemy swojego stylu życia mogli prowadzić i to nawet ci ludzie, którzy do tego dążą, oni najbardziej będą cierpieć, prawda? No bo my wiadomo, my jesteśmy nacjonalistami. Jeżeli my będziemy tą strategię etnocentryczną stosować, to my będziemy się skupiać po prostu we własnych gronach. My będziemy tworzyć własne enklawy i te enklawy lepiej lub gorzej sobie poradzą. Ale oni na pewno sobie nie poradzą, nie? Chociaż jest druga strona. To, co oni mówią, to, co oni robią, to tak naprawdę ich czyny zupełnie inaczej wyglądają, nie? Bo mamy w Stanach tak zwane to zjawisko białego lotu, nie? Czyli jeżeli się gdzieś, bo to nie jest tylko tak, że skanujemy komputerowo, pokazujemy zdjęcie czarnego, on mówi, o, ja lubię czarnych i tak dalej, a jego mózg aktywuje w tym samym czasie aktywuje obszary, które są odpowiedzialne za obrzydzenie, nie? Czyli on po prostu jest hipokrytą, nie? To nie jest tylko tak. To jest udowodnione, że ci wszyscy liberałowie, oni jak tylko się u nich na osiedlach pojawiają ludzie z innych ras, to jest od razu zjawisko białego lotu. Czyli oni od razu sprzedają mieszkania, od razu się wynoszą tam, gdzie jest biało, nie? Jeżeli w szkole się pojawią kolorowe dzieci, czyli wiadomo, że spadnie jakość edukacji, to ci, którzy głosują na Bidena, którzy tam granicę z Meksykiem, ci sami ludzie, czyli to jest po prostu hipokryzja, no nie? I z czego to się bierze? To się bierze z tego, że my osiągnęliśmy taki poziom zaawansowania technologicznego, taki poziom statusu ekonomicznego, że ktoś, kto ma wysoki poziom, on do pewnego momentu, on może sobie po prostu pozwolić na gadanie głupot, nawet robienie głupich rzeczy, bo jego to w bezpośredniej perspektywie czasowej jego to nie dotknie, prawda? Bo on się zamknie na jakimś strzeżonym osiedlu, wyprowadzi się gdzieś na wieś i on nie będzie bezpośrednio jakby z tymi problemami miał do czynienia, no nie? Ale wracając do przełożenia na realne życie, nie? Są
Dlaczego, dlaczego ja po prostu nazwałem, że to są naukowe podstawy? Dlaczego uważam, że nacjonalizm jest tak głęboko zakorzeniony i jakby osadzony w nauce? Dlatego to, o czym na początku powiedziałem, nie? Przy wstępie, że nauka jest nauką wtedy, kiedy pozwala nam skutecznie i możliwie precyzyjnie opisywać rzeczywistość, po pierwsze, a po drugie, co ważniejsze, pozwala nam na predykcję, prawda? Czyli pozwala nam na podstawie tego opisu, pozwala nam przewidzieć pewne zdarzenia, które w wyniku pewnych działań, które obserwujemy, nastąpią, nie? I dokładnie na podstawie tych trzech elementów, na podstawie modelowania komputerowego, na podstawie teorii podobieństwa genetycznego i na podstawie genetyki behawioralnej i genetyki populacyjnej i psychologii ewolucyjnej, ci badacze, którzy posługując się warsztatem naukowym dostępnym czy stworzonym przez te gałęzie nauki, oni tworzą po prostu prognozy, które się sprawdzają, nie? Czyli na przykład największy autorytet, jeżeli chodzi o badanie inteligencji, nie? Bo inteligencja to jest bardzo odziedziczalna rzecz, nie? Inteligencja to jest rzecz bardzo odziedziczalna, nie mylić z dziedziczeniem, nie? Czyli odziedziczalność oznacza, że geny mają nie stuprocentowy, ale bardzo duży wpływ. Bardzo, bardzo, bardzo duży wpływ na inteligencję. Druga taka rzecz to jest osobowość. W ogóle cały repertuar poznawczy, czyli wielka piątka osobowości, nie? Cech osobowości. Jest przez psychologów stworzona ta tak zwana Big Five, nie? Wielka piątka, nie? Że po prostu jest pięć takich wymiarów osobowości, które w pewnym spektrum są, nie? Że człowiek może być tam neurotyczny albo mniej neurotyczny, może być ekstrawertykiem, introwertykiem, może być taki po prostu otwarty, albo bardziej zamknięty w sobie i tak dalej. I to się też dziedziczy, nie? To jest bardzo silnie dziedziczne. I teraz, co to znaczy, że jest bardzo silnie dziedziczne? To znaczy, że różne populacje, jeżeli mają różne stężenie genów, a geny w 84% kształtują właśnie nasze zachowania, to jeżeli te populacje mają różne stężenia różnych genów, czyli też będą się różniły zachowania. Czyli jeżeli jedna populacja przybędzie na teren drugiej, to znaczy, że tam nastąpią pewne zmiany, że tam nastąpią, można przewidzieć pewne zmiany zachowania. Na podstawie samej inteligencji, która jest skorelowana, i to jest bardzo dobrze przebadane, bardzo dobrze udowodnione, jest poziom inteligencji średniej. Wiadomo, inteligencja się mierzy testami inteligencji. Mamy w populacji tak zwaną krzywą dzwonową, nie? To jest rozkład inteligencji, on jest trochę inny u mężczyzn i u kobiet. I w Europie jest tutaj 100 na środku, to jest średnia, no nie? I tego. Powiedzmy, w Afryce subsaharyjskiej ta krzywa dzwonowa, ona w ten sposób wygląda, no nie? Że średnia tu jest 70, u Azjatów jest powiedzmy trochę tutaj, no nie? Że średnia jest tam 108, prawda? I teraz, co to oznacza? Inteligencja jest skorelowana z takimi rzeczami jak PKB, jak poziom dóbr publicznych, prawda? Czy mamy dobre drogi, czy jest duży poziom przestępczości, ogólny standard życia, no nie, czy dobre warunki życia mamy, dobrą żywność, czy skażenia atmosferyczne i tak dalej, czy jest duże bezrobocie i tak dalej. To wszystko jest dodatnie skorelowane z poziomem inteligencji. Czyli im wyższa inteligencja, tym wyższy poziom rozwoju gospodarczego, mniejsza przestępczość i tak dalej, nie? I teraz, no to łatwo przewidzieć, jeżeli populacja o poziomie inteligencji 70 zacznie migrować na terytorium populacji, która ma poziom 100, no to wiadomo, że te wskaźniki, które są skorelowane, one zaczną spadać, no nie? I taka książka powstała, właśnie Richard Flynn, to jest chyba największy autorytet, jeżeli chodzi o badania inteligencji. On wspólnie z Theo Van Hanenem, to jest taki fiński naukowiec, on stworzył taką książkę IQ and Wealth of Nations, czyli iloraz inteligencji i bogactwo, dobrobyt narodów. I on tam
chyba 160 populacji, czy 170 populacji. Jest, ja to mam przetłumaczone, jakby to tam zresztą będzie w linku. Jak chłopaki to gdzieś tam będą, no, te nagranie, to tam ja to tam w linku podam do tej książki. I on tam z Theo Van Hennenem, oni tam wyliczenia, to jest książka, która się z samych tabel składa. Tabele są bardzo drobne rzeczy, poziom edukacji, poziom przestępczości, poziom bezrobocia, jakość dróg, jakość szkół, rankingi w uniwersytetach, poziom innowacyjności. Wszystko jest powiązane z IQ. W tej książce jest wszystko. Oczywiście był bardzo duży atak ze strony lewicy na tą książkę, że to w ogóle faszyzm, wiadomo, i tak dalej, nie? No i kilku naukowców z Zachodu, w ogóle nie związanych jakby nie z tego kręgu naukowego, który reprezentuje Richard Lin czy tam Van Hanen, oni jakby postanowili zakwestionować te badania, do dokładniejszych danych dotarli, bo ci tam po prostu z jakichś uniwersytetów brali dane, czasami z internetu. Tamci już dotarli do jakichś danych z ONZ-u, z jakichś agencji międzynarodowych, przebadali to i jeszcze dokładniejsze korelacje im wyszły, nie? I wyszła druga książka, Intelligence, to jest jakby wznowienie tego IQ and Wealth of Nations, i tam są jeszcze dokładniejsze dane, które się z tym pokrywają, no nie? Jeżeli chodzi o matematyczną teorię gier. Taki bardzo znany psycholog w Stanach, Putnam, napisał książkę Samotna gra w kręgle, no nie? I tam opisał jakby spadek w ogóle wszelkiej aktywności społecznej, nie? Że tam wszystkie takie wspólnoty dobrosąsiedzkie w pewnym momencie zaczęły podupadać, nie? Zaczęły podupadać, różne organizacje charytatywne coraz mniej pieniędzy zbierać, jakieś tam nawet parki miejskie i tak dalej, wszystko zaczęło, ludzie się przestali po prostu interesować. No co się dzieje? To zaczęło dane analizować, zaczął tego i nagle, no wiadomo, wprowadził te dane do komputerów, jak typowy socjolog, no i mu wyszło, że to jest tylko z jedną rzeczą skorelowane, nie? Z coraz większą multikulturowością, nie? Wyszło mu, że jak Stany Zjednoczone przed 65 rokiem, czyli przed wprowadzeniem ustawy imigracyjnej, która do 65 roku była ustawa imigracyjna, która tą barierę 100 IQ, nie? Że jak nie miałeś 100 IQ, to nie byłeś do Stanów wpuszczany, czyli 100 IQ, tylko mogli ludzie z Europy, prawda, przybywać, i populacja była jednorodna, 98% czy 92%, już nie pamiętam, to byli po prostu biali, czyli Indoeuropejczycy, ludzie o korzeniach z Europy, 8 tam do 10% to byli czarni, trochę Latynosów i trochę tych rdzennych Indian, no nie? Którzy tam po rezerwatach siedzieli i tego. I społeczeństwo było zupełnie inne. Natomiast w miarę jak po prostu ta ustawa, to Kevin MacDonald dokładnie opisuje w Kulturze Krytyki, jak to się odbywało, zmiana tej ustawy. Od tego momentu cała jakość dóbr publicznych, tego wszystkiego, zaczęła gwałtownie lecieć w dół. I Putnam zrobił dokładnie badania na ten temat. I tak Uno Pluburum, już nie pamiętam, to w linku wrzucę, wydał taką, te po prostu wyniki tych badań, i tam wyraźnie jest, że ludzie się w multikulturowym środowisku, nie dość, że się na zewnątrz przestają angażować, to nawet wewnątrz własnej grupy przestają się też angażować, nie? On to nazwał, że po prostu że turtling, nie? Czyli turtle to jest ten żółw, nie? Że zamykają się po prostu w skorupach, nie? Zamykają się we własnych sprawach, wpadają w taką apatię, nie? Po prostu taki typowy liberalny motyw, nie? Następuje całkowita atomizacja społeczeństwa, nie? Czyli to nam pokazuje, że po prostu, że multikulturalizm, że jakby niszczenie tego etnocentryzmu, niszczenie etniczności jest po prostu nieadaptacyjne, i to pokazują bardzo różne wyniki badań. I to jest jakby taka najbardziej ogólna rzecz, która się przekłada na taką naszą rzeczywistość, nie? Dlaczego to jest ważne? Bo to nie chodzi o to, nie? Że nam się nie podoba, że tu jakieś kolorowi będą chodzić czy coś. Tylko po prostu oni to nie jest tak jak Wieloński, że my ich, jak twierdzi, że my ich jesteśmy w stanie wychować, że my ich jesteśmy w stanie, bo oni mają inny repertuar poznawczy. Oni nawet jakby chcieli, to oni po prostu nie dadzą rady. Jordan Peterson, taki bardzo znany psycholog,
amerykańską wprost powiedział, nie? Że ktoś, kto ma 75, nawet do 80 IQ, on nie jest w stanie sprawnie funkcjonować po prostu w zachodnim społeczeństwie. Nie jest w stanie sprawnie funkcjonować, dlatego ta emigracja, ona nie jest nawet zła dla nas, ona też dla tych ludzi jest zła, bo jak pokazują antropologowie, nawet ci kulturowi, którzy badają tą ludność tam w Afryce subsaharyjskiej, w południowej Ameryce i tak dalej, to ta ludność tam na miejscu, ona całkiem sprawnie funkcjonuje. Ona całkiem sprawnie funkcjonuje, ona tam na swoim poziomie całkiem sprawnie sobie działa, całkiem stabilne struktury stworzy. Oczywiście jakieś tam wojny są, ale to jest nieodłączna część człowieczeństwa, że są wojny międzyplemienne i tak dalej, ale w ramach tych swoich społeczeństw oni tam sobie całkiem dobrze funkcjonują. Natomiast jak się wymienia, to jest nie tylko dla nas złe, ale także dla nich. Bo oni tu są obywatelami, oni tu po prostu nie są w stanie funkcjonować, bo nie mają repertuaru poznawczego na tyle rozwiniętego, który im będzie pomagał funkcjonować. Ale to jest tylko jakby jeden model, nie? Ten wpływ na rzeczywistość, który nas powinien motywować. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, jak to się ma do takiego normalnego życia, prawda? Każdego z nas. Co my na podstawie tej wiedzy, która z tych badań wypływa, która wypływa z genetyki behawioralnej, która wypływa z tych modeli matematycznych, co my możemy na podstawie tej wiedzy zrobić, nie? Po pierwsze, wiadomo, nie? Najważniejsza to jest to, o czym mówiłem, dostosowanie łączne i interes genetyczny, nie? Najważniejsza i najtrudniejsza rzecz, którą każdy musi rozwiązać we własnym zakresie, to jest jak to rozdzielić, prawda? Bo nie możemy z jednej strony całkowicie się na rodzinie poświęcić, bo może ucierpieć wspólnota i wtedy nasz interes genetyczny też ucierpi, ale też nie możemy w drugą stronę, nie? Wśród nacjonalistów jest jakby w drugą stronę tendencja, którą ja zauważam, czyli po prostu jest bardzo dużo ludzi, którzy się nie interesują własną reprodukcją, nie? Działają, to jest fajne, to jest wszystko, ale pamiętajmy o jednym. Jeżeli jesteśmy nacjonalistami, to znaczy, że mamy po prostu genetyczne predyspozycje do nacjonalizmu. Czyli mamy wyższe stężenie w stosunku do średniej naszej populacji genów, które sprawiają, że po prostu, że jesteśmy nacjonalistami, nie? A jeżeli chcemy nasz interes genetyczny zwiększać, no to musimy zapewnić, żeby tych nacjonalistów było więcej, nie? A najprostszą drogą do zapewnienia tych nacjonalistów więcej, to po prostu, żeby ich spłodzić, prawda? Bo to jest największa pewność, że po prostu, że ten nacjonalizm się będzie rozwijał. Bo jeżeli my myślimy w pewien sposób, mamy pewne potrzeby, martwimy się o nasze interesy genetyczne, wiemy, że te interesy genetyczne wyrastają, czy wykraczają poza naszą najbliższą rodzinę i wiemy, że cechy genetyczne, cechy zachowania są dziedziczone, no to możemy się spodziewać, że przynajmniej w części naszego potomstwa te cechy też będą, prawda? I teraz następna sprawa. Jeżeli będziemy tworzyć społeczeństwa, jeżeli będziemy tworzyć grupy ludzi, którzy będą w ten sposób postępować, będziemy mieli dzieci, te dzieci będą się między sobą kojarzyły, to znaczy, że nie dość, że nasz interes genetyczny będzie wzrastał, to tak samo na zasadach genetyki behawioralnej będzie wzrastał nasz etnocentryzm, prawda? Zarówno ten pozytywny i negatywny. Bo jeżeli, powiedzmy, my przekazujemy swoje geny swoim dzieciom, ale tylko w tym stopniu, który tutaj opisałem przed chwilą, wiadomo, nasze partnerki nie muszą być nacjonalistkami, prawda? Nie muszą mieć tych skłonności. Ale jeżeli nasze dzieci nawet będą miały trochę niższe stężenie, ale potem się skojarzą z potomstwem innego nacjonalisty, prawda? To stężenie genetyczne będzie rosło. I uczmy się od tych populacji, które są o wiele starsze od nas, bo nasza populacja, wiadomo, ta historia pisana to jest powiedzmy 1000 lat, a są populacje, na przykład jak Semici,
tam Żydzi czy inni, które mają powiedzmy 2-3 tysiące lat, nie? I to, co jest tam charakterystyczne, to po pierwsze to, o czym pisałem w ostatnim tekście, nie? Na przykład jeżeli chodzi o judaizm, nie? Że tam są dokładnie dwa zestawy cech, które promują pozytywny nacjonalizm, czy tam etnocentryzm pozytywny, czyli że poświęcaj się dla grupy, wspieraj własną grupę. Jest taka fajna książka, każdemu polecam. To jest nawet dla gospodyń domowych dobra, bo to jest on nawet chyba Nobla, się Singer nazywa. To jest książka pod tytułem Niewolnik. Ona się na terenie Polski dzieje, tej jeszcze pierwszej Rzeczypospolitej. To jest książka o takim Żydzie, który tam uciekł z jakichś ukraińskich pogromów. Jako niewolnik został sprzedany do takiej polskiej wsi gdzieś w Małopolsce i tam potem inni Żydzi go wykupują i tak dalej, ale jest, po pierwsze jest pokazane, jak Żydzi się między sobą, że mają obowiązek, że jak się ich bliźni znajdzie w potrzebie, to go trzeba wykupić, a jednocześnie jest pokazane, jak on patrzy na Polaków, na innych, z jakim obrzydzeniem i tak dalej. Niektórzy nawet w ten sposób tą książkę odbierają, że to jest jakaś po prostu oczernianie polskości i tak dalej, bo tam Polacy są w takich zwierzęcych kategoriach przedstawiani w tej książce. Ale to jest właśnie, to wynika z tego, że Żydzi potrafili w swojej religii przekazać dwa te aspekty etnocentryzmu. Czyli ten pozytywny etnocentryzm, wspieraj swoich etnicznych współziomków i odgradzaj się od całej reszty. Nie? To są, jeżeli weźmiemy Stary Testament, to są dwa główne przewijające się motywy przez cały Stary Testament. Wspieraj swoich, bądź solidarny ze swoimi, niż obcych, a wszyscy, i spójrz, co historia nam pokazuje, wszyscy, którzy tak nie postępowali, to doprowadzili do upadku naszego państwa. Nie? I dlatego po prostu my musimy się też musimy się uczyć. To są uniwersalne zasady. Potwierdza to nauka, potwierdza to bezpośrednie życie. Nie? Musimy w ten sposób funkcjonować. Tym bardziej, że coraz w większym stopniu zbliżamy się do tego uniwersum, które tutaj przedstawiłem w tych komputerowych symulacjach. Coraz bardziej będzie się działo to, co na Zachodzie, coraz bardziej będzie się działo to, co w Stanach, że będziemy w populacji multietnicznej, będziemy w populacji, która się będzie składała z wielu etnosów, które będą rywalizowały na wielu płaszczyznach. Będzie bardzo duża niestabilność. Jest taka książka Erika Kaufmana, White Shift. On tam opisuje te wszystkie warianty, jak to będzie wyglądało. Może kiedyś mi się uda artykuł na ten temat napisać. No i co my możemy jeszcze zrobić? Już bardziej praktyczne rzeczy, jeżeli mamy dzieci już, no nie? Co my możemy zrobić, żeby zwiększyć to dostosowanie dzieci, nie? Genetyka behawioralna bardzo dużo ustaleń na ten temat poczyniła, nie? Szczególnie tutaj można powiedzieć o Eriku Turkheimerze. To jest obok Roberta Płomina, to jest jeden z czołowych genetyków behawioralnych. I on stworzył taki model ACR, no nie? O co tu chodzi, nie? To jest w ogóle genetyka behawioralna to jest całkowita opozycja wobec lewicowości, nie? Wiadomo, podstawowym aksjomatem lewicowości, nie tylko lewicowości, też wieląskości, co tutaj Wieląski udowodnił, jest koncepcja czystej tablicy, prawda? Czyli, że my się rodzimy jako czysta kartka, nie? Że genetyka, narodowość, pochodzenie, to nie ma znaczenia. Nie? Jeżeli, powiedzmy, rodzice nas oddadzą do adopcji do Kenii, tam wiadomo, jest plemię Kalenjin, nie? To jest 2 miliony ludzi, oni 85% zgarniają wszystkich medali w biegach długodystansowych. Jak my tam dziecko oddamy, nie? To wiadomo, nie? No to ona nie dość, że będzie typowym Kenijczykiem, będzie z plemienia Kalenjin, to jeszcze będzie tam, wiadomo, nie? Stanie się olimpijczykiem, będzie wygrywało wszystkie medale i tak dalej, nie? To jest oczywiście, to jest oczywistą bzdurą.
tak to nie wygląda. Ale co ciekawe, Erik Turkheimer, on stworzy taki model AC. To jest model, który odpowiada na pytanie, co ma największy wpływ na to, kim jesteśmy. To są trzy czynniki, można powiedzieć. Geny, środowisko współdzielone i środowisko niedzielone, nie? Skąd to się wzięło? To się wzięło z badań bliźniaków, no nie? Cała genetyka behawioralna wzięła się z tego, że zostały obalone właśnie te, została obalona ta lewicowa twierdza tej czystej tablicy. No bo w Stanach były takie programy po prostu adopcyjne, w których były bliźnięta monozygotyczne, czyli te bliźnięta, które są klonami samych siebie, prawda? I one były oddawane do adopcji. Było kilkaset takich przypadków i one podczas tej adopcji zostawały rozdzielone, czyli trafiały do różnych rodzin, w różne miejsca kraju, czasami nawet za granicę. Tam było kilka przypadków, że jeden na przykład trafił do Niemiec, drugi w Stanach został. I co się okazało? Że teoretycznie powinna zadziałać doktryna czystej tablicy, prawda? Ta lewicowość powinna zadziałać, czyli różne środowiska praktycznie powinny z tych ludzi uczynić zupełnie różne osoby, no nie? Tymczasem oni mieli w 100% ten sam genom. I co się okazało? Że mimo odległości, mimo tego, że żadnych kontaktów ze sobą nie mieli, mieli bardzo podobny status ten społeczno-ekonomiczny, bardzo podobną edukację, bardzo podobny zawód, bardzo podobne preferencje seksualne, czyli podobne małżonki mieli. To, o czym mówiłem, czyli ta teoria podobieństwa genetycznego, no nie? Że sobie znaleźli partnerki, które były podobne podobnie się wobec nich zachowali, na przykład, że było takich dwóch braci, że tam jakieś liściki miłosne swoim żonom rozrzucali, jeden i drugi to robił, nie? Mimo że jeden żył w Niemczech, a drugi w tym, nie? No i od tego się zaczęła genetyka behawioralna. No bo już nie dało rady po prostu dłużej utrzymać tej lewicowej koncepcji czystej tablicy. Okazało się, że jednak geny to jest coś więcej niż tylko umiejętność przyswajania informacji do tworzenia tej czystej tablicy. I zaczęto badać, jak to dokładnie wygląda, co ma jaki wpływ, na jakim etapie życia na człowieka. I Turkheimer stworzył ten model ACE, czyli że jeżeli weźmiemy pod uwagę geny, środowisko współdzielone i środowisko niedzielone odnośnie dziecka, nie? Cały czas mówimy o dziecku, nie? Czyli rodzi nam się dziecko, nie? I teraz co ma wpływ na to, że dziecko jest tym, kim jest, nie? I Turkheimer stwierdził, że około połowy to są geny, to jest około 50%. Rodzina to było w ogóle największy i rodzina, i środowisko współdzielone, to jest ogólnie jako środowisko współdzielone, nie? Czyli mamy dziecko, wychowujemy kilka dzieci, nie? Wychowujemy je w jednej rodzinie, one do jednej szkoły chodzi, prawda? Gdzieś tam razem je zabieramy, wspólnie te dzieci zabieramy na jakieś wyjazdy, no nie? Ale okazuje się po pewnym czasie, że te dzieci się zupełnie inne robią, nie? Okazało się, że szkoła, rodzina i tak dalej, że to jest tylko 10%, jeżeli chodzi o wpływ na to, kim się nasze dzieci stają. I trzecia rzecz, 40%, to jest środowisko niewspółdzielone. Czyli to są wszystkie te rzeczy, które nasze dzieci, mimo że są w jednej rodzinie, mimo że są rodzeństwem, że mają tych samych rodziców i tak dalej, które je odróżnia od siebie, nie? Czyli trafiają na przykład do różnych środowisk, bo wiadomo, jest różnica wieku, więc jedne w klasie ma takich kolegów, drugie ma takich kolegów, ten ma na przykład jakiś wypadek,
przez który przez pół roku do szkoły nie chodzi, ten na jakąś chorobę zapada, która powoduje, że jakieś te... I to sprawia 40% różnic. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, która jest bardzo ciekawa, jak to się w czasie rozkłada, no nie? Czyli, bo to jest najważniejsze pytanie, nie? Co my możemy zrobić, żeby nasze dzieci, po prostu jak najskuteczniej ukształtować tak, jakbyśmy chcieli, żeby to było pożądane, żeby to było pożądane dla nas, dla naszych interesów genetycznych, dla naszego dostosowania i tak dalej. Nie? I tutaj genetyka behawioralna co mówi? Po pierwsze, jeżeli chodzi o zdolności edukacyjne, no bo wiadomo, każdy rodzic jest zainteresowany tym, żeby jego dziecko było dobrze wykształcone, żeby było dobrze wyedukowane, dobrze wychowane, no bo to zapewnia, to jest wiadomo, to jest predyktor, dobre maniery, dobre wykształcenie i tak dalej, to jest predyktor statusu społeczno-ekonomicznego, prawda? A im wyższy status społeczno-ekonomiczny, no to wiadomo, nie? To wyższe dostosowanie, bo lepszego partnera możemy sobie zapewnić lepszego partnera, który nam zapewni też wyższe i lepsze warunki dla naszych dzieci, no nie? I teraz, co się tutaj okazało? Okazało się, że w 50% to praktycznie są, to jest wpływ genetyczny, nie? 40% to jest zmienne środowisko i 10% to jest tylko szkoła. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że największy wpływ, niektóre cechy, jeżeli chodzi o iloraz inteligencji, nie? Badanie ilorazu inteligencji to są różne rodzaje testów, nie? To jest inteligencja, to jest generalnie czynnik G. To jest inteligencja ogólna, nie? Ale ona się składa jakby z trzech elementów. To jest inteligencja werbalna, którą oddzielne testy mierzą. Jest inteligencja ta arytmetyczna i inteligencja przestrzenna, nie? I teraz, jeżeli chodzi o inteligencję werbalną, to tu możemy najwięcej zrobić. Czyli Jeżeli będziemy dużo z dziećmi rozmawiać, jeżeli nie będziemy dzieci przeganiać od takich rozmów, nawet niech one się siedzą, niech bawią, ale jeżeli będą słuchać różnych rozmów, nawet jak my z dorosłymi rozmawiamy, to im się tak, powiększa im się zasób słów. Jeżeli im się powiększa zasób słów, to mogą bardziej skomplikowane, o wiele szybciej mogą jakby przyswajać sobie bardziej skomplikowane różne struktury, prawda? Dotyczące rzeczywistości, no nie? Na to mamy bardzo duży wpływ. O wiele łatwiej będą mieli, o wiele bardziej to się przełoży na sukces edukacyjny. I tutaj możemy bardzo dużo zrobić, nie? Jeżeli chodzi o arytmetykę, czyli liczenie i tak dalej, to jest w bardzo niewielkim wieku, czyli do 6 lat praktycznie rodzina coś może zrobić, nie? Do 6 lat, jeżeli jesteśmy w stanie z dzieckiem się zająć, wymyślać mu takie zabawy, gdzie będzie mogło po prostu rozwijać pewne zdolności arytmetyczne, to możemy iloraz inteligencji i późniejsze zdolności edukacyjne zwiększyć mu w tym zakresie. Natomiast trzecia grupa to jest ta grupa najbardziej genetyczna, najbardziej odziedziczalna. To jest ta grupa związana z inteligencją przestrzenną. To się nazywa block design w testach na inteligencję. To są takie, że się z klocków się układa, tam są różne takie, i z tych klocków jakieś figury powstają. I to jest najbardziej odziedziczalne, to jest najbardziej uzależnione
To jest najbardziej uzależnione od genów. I jest na przykład ten, jest na przykład James Flynn, taki naukowiec australijski. On tam opisuje, że niby są jakieś badania, które pokazują, że taksówkarze w Londynie mają hipokamp. To jest w środku w mózgu, jest hipokamp, to jest taka część, która odpowiada właśnie za tą percepcję przestrzenną, za te rozwiązywanie tych spraw przestrzennych, te manipulowanie w wyobraźni trójwymiarowymi przedmiotami i tak dalej. To jest ta tak zwana męska inteligencja, no nie? Bo wiadomo, my jako mężczyźni wyewoluowaliśmy, żeby po prostu w tych społeczeństwach, w których ludzie najdłużej przebywali, czyli w tych społeczeństwach łowiecko-zbierackich, mężczyźni po prostu byli tymi łowcami, czyli ekspedycje łowieckie prowadzili, natomiast kobiety się zbieractwem zajmowały i domem, u nich to nie wpływało na dostosowanie, więc kobiety nawet w szkole, jak ja miałem tą, ona sama była matematyczką i ona twierdziła, że nawet jak jakaś kobieta jest dobra z algebry, to z geometrii ona się jeszcze nie spotkała, że naprawdę była dobra dziewczyna. Już zbliża się końca wiełem. Jeżeli jeszcze chwilę jakieś pytania mamy, to aha, jeszcze rozmowa, no szkoda, bo tu chciałem tego. No to jeszcze chwilę. No. Ale to mówię, no. Macie jakieś pytania? Właśnie, jak tego, może ja będę kończył, jakieś pytania. Ja bym mógł jeszcze długo mówić, nie? Tylko że czas, bo tu chłopaki muszą salę zdać, a chętnie, jeżeli jakieś pytania się pojawiły, nie wiem, czy z wcześniejszej lektury tekstów, które tutaj Szturm publikował, czy teraz może jakieś pytania się pojawiły, może ktoś by chciał coś zadać, może ktoś jakieś ma sugestie, to z przyjemnością odpowiem, bo mówię, jeżeli o to chodzi, to jeszcze tego, nie? Jeszcze parę rzeczy mógłbym powiedzieć, no nie? W każdym razie, co jest tutaj jeszcze najważniejsze, korelacja genotyp-środowisko, nie? Czyli o co chodzi z korelacją genotyp-środowisko? I dlaczego tak ważne jest wychowanie? Wszyscy, nawet James Flynn, który w przeciwieństwie do całej gamy pozostałych badaczy inteligencji, on twierdzi, że inteligencja rośnie cały czas. Natomiast reszta twierdzi, że inteligencja spada. Ja to też opisałem, tutaj też Szturm to wydał. Tam opisałem dlaczego i dlaczego on się myli, na czym to polega. Znaczy on się nie myli do końca, nie? Po prostu pewne testy inteligencji są, jakby pewne obszary testy inteligencji, które właśnie w tym, o czym mówiłem tutaj, jeżeli chodzi o słownictwo, nie? Przez to, że są mass media, że dzieciaki, o zobaczcie na moje dzieci, nie? Siedzą na słuchawkach, słuchają tam różne rzeczy, no nie? I oni w pewnych aspektach, na przykład te matryce Ravena, nie? To są te takie, które tą inteligencję abstrakcyjną, nie? I to powoduje, że jakby nasza cywilizacja, rozwój technologiczny sprawia, że współczesne dzieci jakby są bardziej wyedukowane do rozwiązywania tych niektórych abstrakcyjnych elementów testów inteligencji, bo po prostu technologia im w tym pomaga, nie? Ale wiesz, to wcale nie... Wejdę ci w słowo. Ja będę miał jedno pytanie w takim razie, jeżeli nikt nie ma. Co może w zasadzie zrobić, jeżeli nie mówimy o potomstwie, tak? Tylko na przykład o nacjonalistach, czy ogółem ludziach, że tak powiem, zainteresowanych tematem, którzy jeszcze potomstwa nie mają? Powiedzmy, są młodzi albo z różnych powodów nie mogą, czy nie chcą, już nie wchodzą w szczegóły. Co można jeszcze zrobić z perspektywy kogoś bezdzietnego? Oprócz, wiadomo, promowania tej wiedzy, rozpowszechniania. Najważniejsze to szukać partnerki jak najszybciej. jak najszybciej mieć potomstwo. I tu paradoksalnie jest kolejny... Tak, ale mówię o aspektach poza tym, tak? Czyli coś w takim codziennym, zwykłym życiu, jakieś czynności społeczne, może nawet już nie indywidualne. Dostosowanie łączne, nie? Czyli jak nie możesz mieć dzieci, nie chcesz mieć dzieci, albo masz uzasadnione podejrzenia, że twoje dzieci mogą po prostu być tylko ciężarem dla narodu, a nie będą dla tego narodu, czy dla jakiejś szerszej wspólnoty pokrewieństwa, nie będą dla tego narodu jakby czymś pozytywnym, tylko będą dla niego ciężarem, no to wspieraj tych, którzy są najbliżej z tobą spokrewnieni, czyli kuzynów,
dalszych kuzynów. Oczywiście, jeżeli jesteś pewien, że oni odziedziczyli akurat te cechy, które są dla ciebie ważne, bo to łatwo można zaobserwować, prawda? To wspieraj ich i wspieraj ogólnie wspólnotę, nie? Czyli wszelkie formy aktywności, wszelkie formy altruizmu. Nie tylko mówię o tym ofiarnym altruizmie, nie? Żeby się tam poświęcać, żeby poświęcać życie. Bardziej ważne moim zdaniem, bo pewnych procesów nie zatrzymamy. To jest to, o czym ja pisałem tutaj w tym wydawnictwie. Te procesy, pewne procesy wynikają, one już były wcześniej i po prostu pewnych procesów nie zatrzymamy. Po prostu to wynika z pewnych cywilizacyjnych, to wynika to co nas otacza, cała po prostu degeneracja, która nas otacza, ona wynika z pewnych cywilizacyjnych procesów, na które my mamy bardzo mały wpływ. Jedyne co możemy, dzięki po prostu wiedzy naukowej, my możemy przewidzieć co się stanie i jak najlepiej się do tego przygotować. I to powinniśmy robić. I na tym polega właśnie, żeby rozłożyć te akcenty. Na tym polega to, żeby po prostu budować swoje własne wspólnoty, które będą w stanie przetrwać. Bo jeżeli spojrzymy na historię, to jest najważniejsze spostrzeżenie, o którym musimy pamiętać. Jeżeli sobie jakieś tam mapy mentalne tworzymy, historia nie jest tak, jak lewica twierdzi, że to jest historia postępu, prawda? Że ludzkość jest po prostu jednostajna, cały czas coraz lepiej, coraz... Historia jest tak, jak Oswald Spengler powiedział, nie? To są po prostu pewne cykle, nie? Społeczeństwo, tak jak człowiek, pojedyncza jednostka, jak wszystko w przyrodzie, każdy organizm, on pewnym cyklom podlega wegetacyjnym, prawda? Że się rozwija do pewnego momentu, a w pewnym momencie zaczyna obumierać, następuje ta Kali Yuga, nowy cykl i się wszystko odradza. I tak samo będzie z nami, nie? Tak samo będzie z nami, bo my wytworzyliśmy zaawansowane społeczeństwo, które odcięło nas od wpływu natury, od wpływu naturalnej selekcji. Ta naturalna selekcja przestała działać, zaczęli się rodzić ludzie, którzy by się normalnie nie rodzili, a to, że oni się zaczęli rodzić, to znaczy, że po prostu kiedyś by się nie urodzili, bo po prostu wady genetyczne, które posiadają, by im nie pozwalały na to, natura by to wyeliminowała, a że dzisiaj jesteśmy odcięci od tego wpływu naturalnej selekcji, to oni się rodzą i te wady genetyczne, po prostu te ułomności genetyczne, które kiedyś wyeliminowała natura, one po prostu one są wśród nas, a że genom, tak jak mówiłem, jest w 80 ponad procentach wpływa na nasze zachowania, na naszą psychikę, no to te po prostu wadliwe, ta ich wadliwa genetyka się przejawia w wadliwym zachowaniu, że oni atakują własną grupę pokrewieństwa, atakują własną kulturę, atakują własną cywilizację, niszczą dostosowanie swoich krewnych, swoich rodaków i tak dalej. No nie? I my na to wpływu nie mamy, bo my ich możemy zlikwidować. No wiadomo, nie? Jakby powiedzmy tam PiS wywołał wojnę z Ruskimi i by powiedzmy teoretycznie ten saturacyjny atak Iskanderów by zniszczył Warszawę, zniszczyłby powiedzmy Poznań, zniszczyłby Gdańsk, no nie? Zniszczyłby Wrocław, wszelkie te miasta, gdzie te powiedzmy te feministki działają, gdzie ci liberałowie działają, no to byśmy mieli z 10 lat spokoju, nie? Na pewno by się społeczeństwo by się bardziej by się stało konserwatywne, bardziej tradycyjne by się stało, bardziej etnocentryczne. No ale jeżeli cywilizacja jako taka by na tym samym poziomie by została, no to znowu po prostu ludzie, których selekcja naturalna powinna wyeliminować, oni znowu by po prostu się namnożyli i za dwie generacje znowu byśmy mieli to samo, nie? Czyli można powiedzieć, że mamy kalkę z eksperymentu Calhouna. Tak, dokładnie. To jest eksperyment Calhouna pod każdym względem i to wszystko było. Jeżeli spojrzymy na średniowiecze, wtedy tą selekcję naturalną wyeliminowało ocieplenie klimatu, prawda? Dużo cieplejszy klimat był, były w Europie
były w Europie, nawet w Polsce były winnice, prawda? Można było winorośle uprawiać, było bardzo ciepło. No i co się stało w tym średniowieczu? Tak samo się pojawił homoseksualizm, on nawet nie był za bardzo przez księży tępiony, był upadek kleru bardzo duży, nie? No i co jeszcze było, nie? To co widzimy dzisiaj, nie? Były brzydkie kobiety po prostu z zdeformowanymi twarzami, z różnymi oznakami po prostu genetycznej po prostu niedoskonałości, które po prostu podważały patriarchat. No dlaczego patriarchat jest ważny? Społeczeństwa powstają tylko tam, gdzie jest patriarchat. Dlatego, że w społeczeństwach patriarchalnych na poziomie selekcji grupowej mężczyźni nie muszą rywalizować o partnerki, tak jak jest w Afryce, nie? W Afryce dlatego nigdy nie powstała żadna cywilizacja, bo tam mężczyźni cały czas o partnerki między sobą, cały czas muszą pilnować tych partnerek, pilnować jakichś haremów i tak dalej. Tam, gdzie jest patriarchat, tego nie ma, bo tam po prostu mężczyźni się umawiają, że przekierowują całą swoją energię na zewnątrz do rywalizacji z innymi, nie rywalizują między sobą o partnerki. Tworzy się po prostu monogamia i tworzy się struktura społeczna, w której po prostu nie trzeba non-stop marnować energię na rywalizację po prostu o partnerkę, na sprawdzanie, czy nie jest się zdradzanym i tak dalej, tylko po prostu można tą energię przekierować na tworzenie zaawansowanych, hierarchicznych struktur społecznych, które będą sobie radziły z rywalizowaniem z innymi grupami, prawda? I dzięki temu tworzyć te. Natomiast jeżeli się pojawiają takie kobiety, które to zaczynają kwestionować, które zaczynają niszczyć patriarchat poprzez, wiadomo, patriarchat jest umocowany w pewnej kulturze, jest umocowany w religii, w dziełach sztuki, jest umocowany w wychowaniu dzieci, prawda? Jeżeli się pojawiają kobiety, które zaczynają to niszczyć, które po prostu są nieatrakcyjne fizycznie, nie mają szans na znalezienie jakby partnerów do reprodukcji, zamiast się z tym pogodzić, to po prostu zaczynają niszczyć tych, którzy po prostu tacy nie są, którzy mogą sobie znaleźć partnerów i tak dalej. Pani Lempart. No, to się wszystko zaczyna niszczyć. To wszystko było, nie? Prawda? Jeżeli weźmiemy nawet bajki dla dzieci, które są bardzo adaptacyjne, i to jest następna rzecz, którą możemy robić, nie? Opowiadać dzieciom bajki, bo to nie jest to samo, że tłumaczymy dzieciom, słuchaj, uważaj na obcych, nie chodź, nie oddalaj się od domu i tak dalej. Jeżeli w ten sposób do dziecka mówimy, to do dziecka nie przemawia, bo tak my cały czas rozmawiamy ze wszystkimi. Dziecko na nas zwróci uwagę, jeżeli my będziemy dziecku bajkę opowiadać, prawda? Czyli pewną eskapistyczną historię, nie? W której będą jakieś nadprzyrodzone po prostu zjawiska, w której będą postacie, które będą nienormalne rzeczy, to przyciągnie ich uwagę i po to są bajki, nie? I dlatego w bajkach występują czarownice, które są brzydkie, które mieszkają z dala od ludzi, jakieś domki mają gdzieś, czyli są z dala od ludzi, czyli są antyspołeczne, które po prostu szkodzą dzieciom, które po prostu bardzo złe rzeczy robią, one są złe. I te czarownice to są właśnie te współczesne feministki, nie? One też są brzydkie, promują aborcję, czyli szkodzą dzieciom, nie? Chcą zabijać dzieci, niszczą kulturę, są po prostu antyspołeczne, niszczą wszystko, co spaja społeczeństwo. Także to wszystko już było, nie? To wszystko już było, to jest głęboko w naszej historii. To nie są żadne wiedźmy, które leczyły ludzi i tak dalej. To są czarownice, które podpisywały pakty z diabłem, które po prostu złorzeczyły ludziom, które przeklinały ludzi. One po prostu dokonywały aborcji, podważały patriarchat, bo były samodzielne, po prostu albo niezamężne, albo po prostu owdowiałe, mieszkały gdzieś po prostu poza wsią i tego.
i one zostały wyeliminowane, jak się ociepliła, jak się po prostu ta mała epoka lodowcowa, zaczęły się procesy, zostały wyeliminowane, patriarchat po prostu został przywrócony. No w dzisiejszych czasach na razie się temu nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, na temat tego globalnego ocieplenia i tak dalej. Jeżeli to naprawdę istnieje, to musimy się przygotowywać, bo to by wskazywało, że to jest sprzeczne z tymi cyklami Milkowicza, czyli według tych cykli wynika, że powinno być oziębienie, więc jeżeli naprawdę jest ocieplenie spowodowane wzrostem produkcji technologicznej, rozwojem cywilizacji, a ta cywilizacja zmierza do upadku, też są takie teorie, nie? Że tak naprawdę piramidy to nie mają tam 3000 lat, tylko one mają 30 tysięcy lat. I tak naprawdę ta cywilizacja już dawniej istniała, tylko że ona skończyła w taki sposób, w jaki my możemy skończyć, nie? Bo jeżeli tych mutantów będzie w społeczeństwie powiedzmy 90% i oni już nie będą w stanie tej cywilizacji utrzymać na tym poziomie i nagle ten efekt cieplarniany się skończy i do tego się nałoży jeszcze dodatkowo te globalne oziębienie, to wtedy może się okazać, że my nawet w ogóle jako nie przetrwamy jako no, cywilizowana ludzkość, nie? Że przetrwają tylko jakieś prymitywne plemiona, jakichś bushmenów, pigmejów, czy tam Janomamo gdzieś tam w Amazonii i gdzieś w lasach deszczowych w Afryce i po prostu będzie potrzeba znowu 40 tysięcy lat, żeby wyewoluować do tego, co jest dzisiaj. Nie? Dobra, czy jeszcze jakieś pytanie ktoś ma tak na szybko, bo już musimy kończyć? I eugenika jest potrzebna i aborcji, i narodowcy są za aborcją eugeniczną, tak? To znaczy? Jest szeroki temat i to wie, każdy by podejrzewał. Trzeba eliminować te geny niewłaściwe, które... To znaczy które aborcja, aborcja, to jest, no mówię, jest dużo poziomów, nie? Generalnie ja uważam, że to jest jakby temat zastępczy. To o czym pisałem w swoich pracach. To jest tak naprawdę aborcja jest marginalnym tematem. To jest około tam 1000 przypadków w Polsce. W skali roku. Natomiast antykoncepcja to jest prawdziwy problem, o czym pisałem. Hormonalne. Wiele problemów i to na wielu płaszczyznach to jest antykoncepcja, bo ona powoduje spadek inteligencji. Ona powoduje różne choroby, powoduje po prostu spadek testosteronu, no dużo różnych rzeczy. Natomiast aborcja jest o tyle ważna, że jest bardzo dużo badań naukowych, które potwierdzają, że wszystkie kobiety, które dokonują aborcji, one są po prostu, mają pewne cechy psychopatologiczne. Nie? Żadna kobieta, mówiąc krótko, żadna kobieta normalna nigdy nie zabije swojego dziecka. To jest tak jak z prostytucją, prawda? Prostytutki to są po prostu leniwe kobiety, prawda? Bo tu nie można. To jest też wszystko genetyczne, nie? Po prostu no jedna kobieta nigdy tego nie zrobi, bo to jest sprzeczne po prostu z tą hipergamicznością, nie? Kobiety są hipergamiczne, czyli one mają skłonność do po prostu dokonywania małżeństw w górę, nie? Szukania partnera, no bo wiadomo, kobieta musi więcej energii poświęcić, ona musi przynajmniej 9 miesięcy poświęcić, a mężczyzna po prostu może spłynąć po stosunku i dziecko i tak się urodzi, nie? Dlatego kobiety są hipergamiczne, no a prostytucja jest odwrotnością hipergamiczności, prawda? I tak samo jest z aborcją, no nie? To jest po prostu skrajnie nienormalne, to jest skrajnie, jeżeli chodzi o zachowanie kobiece, to jest skrajnie niekobiece zachowanie. I z jednej strony na takim poziomie indywidualnym można powiedzieć, że to jest dobre, prawda? Bo jeżeli one zabijają własne potomstwo, no to zabijają te cechy, zabijają te skrajnie złe cechy, prawda? Czyli kobieta zabija własne dziecko, czyli no to dziecko nie przekaże dalej tej skłonności do zabijania, nie? Czyli z jednej strony to jest dobre, nie? Ale to, co mówiłem już i to, o czym Korwiniarze wszyscy wypierają, że jest selekcja na poziomie grupowym, nie? No i na poziomie grupowym jest po prostu, to jest bardzo szkodliwe,
bo to po prostu samo to mówienie o aborcji, samo to, to podważa ten patriarchat, podważa podstawy naszej cywilizacji, nie? Czyli podważa to podstawowy imperatyw, przetrwaj aż do rozmnożenia, nie? Bo ludzie nie powinni decydować o takich rzeczach, to powinna natura decydować, nie? Jeżeli natura, to dziecko po prostu i tak umrze, prawda? A matka powinna je urodzić, jakiś tam pożegnać się z nimi i tak dalej, nie? Czy tam, no żyć z tym, nie? Każdy jakieś ryzyka w życiu podejmuje, no nie? Jest po prostu, i to o wiele głupsze ryzyka, prawda? Bo jeżeli weźmiemy rachunek prawdopodobieństwa, ja jeszcze w liceum byłem, to sobie obliczyłem, że większe prawdopodobieństwo jest, że w tej chwili meteoryt w nas uderzy, niż że pójdę i zagram w lotka i wygram jakieś tam pieniądze, no nie? Jakieś tam trafię, powiedzmy, i jakieś tam, nie wiem, ile tam jest to, szóstkę czy coś, nie? I od tamtego czasu nie gram, nie? No ale miliony ludzie grają, nie? Ale tu kobieta chce mieć, jest szansa jeden na ileś tam milionów, że jej się dziecko, ale ona chce mieć akurat, że ona będzie mogła te dziecko usunąć, nie? Także ja bym tego z eugeniką do końca nie, bo to jest, mówię, nie? To jest bardziej skomplikowana rzecz, no nie? I moim zdaniem to jest akurat odciąganie tematu od tego, od bardziej ważniejszych spraw, o których jakby przez feministki się nie mówi, nie? A antykoncepcja sama w sobie jest o wiele poważniejszym problemem, bo jest o wiele bardziej powszechna, jest faktycznie masowo stosowana, bez żadnych kampanii społecznych, które wyjaśniają, jakie to ma skutki, które wyjaśniają, do czego to prowadzi, nie? Skąd się biorą potem te po prostu plagi bezpłodności, skąd się biorą te mutacje genetyczne, nie? Skąd się bierze ten spadek inteligencji, prawda? No generalnie kobieta ma możliwości, żeby odroczyć macierzyństwo i to nawet chyba większe możliwości niż mężczyzna. Co też jest, co też może wbrew obiegowym opiniom, bo kobieta ma te jajeczka, ona na całe życie sobie produkuje, prawda? Jak jest małą dziewczynką i te jajeczka po prostu dba o siebie, nie jakiś głupot takich w stylu morsowanie nie robi, nie? Tego typu rzeczy, że może przeziębić po prostu jajniki i te jajeczka sobie zniszczyć, to ona jest chodzącym magazynem, one tam cały czas są. Jak była w zdrowych warunkach, w zdrowej rodzinie była wychowywana, to te jajeczka tam są, one tego. Natomiast z mężczyzną jest inaczej. Mężczyzna na bieżąco produkuje, a wiadomo, my cały czas się replikujemy, komórki obumierają, cały czas się nowe tworzą. A im więcej tych komórek się obumiera, się odtwarzają nowe, to tym więcej błędów się, prawda? To tak jakbyśmy cały czas byśmy przepisywali jakieś teksty, no to im więcej przepisujemy razy coś, to tym więcej jest prawdopodobieństwo, że się błędy popełnią, nie? I tak samo jest z nami, czyli to jest też bardzo dobrze przebadane, że takie rzeczy jak ateizm, takie rzeczy właśnie jak brak etnocentryzmu, takie rzeczy jak niesymetryczna twarz, która właśnie też jest oznaką zaburzeń genetycznych, że takie rzeczy są pozytywnie skorelowane z wiekiem ojcostwa. Czyli im później będziemy mieli dziecko, to tym większe prawdopodobieństwo jest, że jako mężczyźni, no nie? Bo kobiety, mówię, dzięki dzisiejszej technologii mogą to trochę zmienić. Chociaż to też tak nie powinno być, nie? Ale tego, nie? Ale jeżeli chodzi o ten, nie? Ostatnie zdanie. Ostatniego zdania nie będzie, bo mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zostanę zaproszony, bo tu no w sumie drugą część dopiero zacząłem, nie? Dużo na ten temat powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć na koniec, że to wszyscy przyznają, łącznie z tymi tak zwanymi lewicowymi badaczami, że jest coś takiego jak korelacja gen-środowisko, nie? I ta korelacja ona dochodzi, ona następuje w wieku 50 lat. Czyli w wieku 50 lat, nawet jeżeli byśmy zostali oddani do aborcji, do adopcji, przepraszam, na przykład do jakiegoś, nie wiem, małżeństwa razemkowego, czy kogoś takiego, by nas na lewaka wychowywali, a jesteśmy na przykład potomstwem jakichś nacjonalistów, to i tak w wieku 50 lat nastąpi tak zwana korelacja genotyp-środowisko, czyli nasze geny sprawią to, że porzucimy
porzucimy tamto środowisko i w wieku 50 lat będziemy i tak nacjonalistami. To wszystkie badania o tym mówią, bo te efekty CE, one zanikają z wiekiem, zostają, najsilniejsze zostają efekty genetyczne i w wieku 50 lat wszystko, co po drodze przypadkowo się zdarzy, jakieś środowisko i tak dalej. Czyli jeżeli każdy z nas będzie nacjonalistą w wieku 50 lat, to znaczy, że mamy predyspozycje genetyczne. Tylko pamiętajmy o tym, że to już jest za późno na ojcostwo, na takie rzeczy, nie? Także my musimy wcześniej o tym myśleć i wcześniej musimy dzieci ukierunkowywać. Bo nasze dzieci nawet nie będziemy o to dbali. Ja dopiero w wieku 50 lat do nich dotrze, że po prostu, że są nacjonalistami, że powinni tutaj interes genetyczny i tak dalej. To jest małe prawdopodobieństwo, że będą miały w banku spermy gdzieś tam nasienie przygotowane za młodu do takich po prostu jakby to powiedzieć, do takich konwersji ideologicznych przygotowane, no nie? I tym akcentem zakończymy. Z zaproszeniem jednocześnie na drugą część. Kiedy się odbędzie, to jeszcze się okaże. Dziękujemy wszystkim za przybycie i będziemy.